Kochani, będziemy mieli króciutką modlitwę na początek drugiej części, więc będzie krótkie, bardzo krótkie uwielbienie i bardzo krótkie rozważanie. Zachęcam Was do zwrócenia uwagi na to, jak będzie wyglądało rozważanie, gdyż za chwilę będziecie robić je sami. No właśnie. W związku z tym warto jest po pierwsze przede wszystkim zawsze się modlić, ale też podpatrzeć, co się dzieje, ponieważ już jesteście nieco mądrzejsi w stosunku do Waszej wiedzy sprzed 2 godzin. Także tak. Będziemy mieli króciutkie rozważanie z psalmu 23, werset 1. Także będzie to. I chciałam Wam przypomnieć, że... Przypomnieć, a też powiedzieć, bo tak skrótowo mówiłam to wcześniej, czyli rozważanie, bo tak jak mówiłam, że sam model wykorzystujemy do 2 rodzajów modlitwy, do rozważania i do wstawiennictwa. Zaczniemy od rozważania dzisiaj. Więc rozważanie jest to takie, jakby to nazwać już po tym, co wiecie, taki rodzaj śpiewanego seminarium, nie na temat, wiecie, tak się to... Takie seminarium, w sensie mamy temat i skupiamy uwagę na temacie. I to jest rozważanie. Czyli lider modlitwy zadaje konkretny temat i rozważanie się rozpoczyna. Także zobaczycie, w jaki sposób lider modlitwy rozpoczyna to rozważanie, w jaki sposób kilkoma słowami z danego wersetu się modli, w jaki sposób śpiewacy później śpiewają jeden po drugim, czyli antyfonalnie. Dobra, pamiętacie? Jeden z głównych elementów modelu. Śpiew antyfonalny, czyli śpiew jeden po drugim. Podział mamy następujący. Teraz liderem uwielbienia jest Krzysiu. Liderem modlitwy jest Magda. Śpiewacy Ania i Łukasz. Mikołaj, czy ty grasz, czy śpiewasz jednocześnie? I to, i to. Instrument wielofunkcyjny. Dobrze. Czyli... Kolejność śpiewania. Kto robi chóry, jak się podzieliliście? Dobrze. Czyli tak zwanym liderem chórów jest Łukasz. Wyznaczony na wcześniejszym spotkaniu, które nazywa się briefing. To jak ktoś pracuje w gazecie, to macie briefing, nie? No, więc ustalono, więc Krzysiu powiedział, Łukasz, ty będziesz robił chóry, a Łukasz powiedział, yes. No, i tak to mniej więcej działa. Zatem powstańmy, pomódlmy się chwilę. Magda, proszę. Panie, dziękujemy Ci za Twoją obecność tutaj, że Ty jesteś tutaj z nami. My gromadzimy się w Twoje imię i mamy tą pewność, że błogosławisz nam w tym czasie. Błogosławisz w naszej wspólnej modlitwie o takie miejsce, o miejsce modlitwy. Ty mówisz, że Ty jesteś tam, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Twoje imię. Ty pragniesz, żebyśmy zwracali się do Ciebie, pragniesz gorących serc. Oto jesteśmy my i nasze serca dla Ciebie, do Twojej dyspozycji, by Ciebie wielbić. Nie chcę w innym miejscu być, nie chcę w innym miejscu być, nie chcę w innym miejscu być, niż miłości Twej. Nie chcę w innym miejscu być, nie chcę w innym miejscu być, nie chcę w innym miejscu być, niż miłości Twej. Nie chcę w innym miejscu być, nie chcę w innym miejscu być, o Panie, nie chcę w innym miejscu być, niż miłości Twej. To miejsce sobie upodobałem. Nie chcę w innym być. Nie chcę w innym miejscu być. To miejsce wybrałem, chcę być zawsze blisko Ciebie. Przecież miłości Twe, więc rozpal ogień, więc rozpal ogień w duszy mej, który mnie pochłonie, powiem nie. Boże, więcej Ciebie chcę. Więc rozpal ogień. Ciebie chcę. Więc rozpal ogień duszy mej, poślij ogień do mojego wnętrza, powiem nie, może więcej Ciebie chcę. Więc rozpal ogień duszy mej, który mnie pochłonie, nowy ogień, jeszcze większy ogień, może więcej Ciebie chcę.
Ciebie chcę. Boże, więcej Ciebie chcę. Boże, więcej Ciebie chcę w moim życiu. Boże, więcej Ciebie chcę. 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 Wsłuchiwać się w Twój głos. Teraz przejdziemy do takiej krótkiej części rozważania słowa. Będziemy rozważać fragment z Psalmu 23, werset pierwszy. Psalm 23, werset pierwszy. Ten jeden werset nam wystarczy, żeby rozkoszować się Bogiem, Jego głosem, tym, jaki On jest. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Thank you.
wie, czego potrzebuję. On zna moje pragnienia, On mnie zaopatruje, także nie brakuje mi niczego. Ja kroczę z Nim i On dba o mnie, On dba o moje zaopatrzenie. W Nim wszystko mam, w Nim wszystkie moje potrzeby są zaspokojone. On daje mi wszystko, On daje mi wszystko w obfitości. W Nim nie ma żadnego braku. Tam, gdzie On jest, tam jest obfitość. W Nim mam wszystko. Kiedy jestem z Nim, mogę odczuwać obfitość. W Nim mam wszystko. W Nim już wszystko dostałam. Pan jest moim pasterzem. On jest cała moja pełnia. Całe moje życie. Pan zabezpiecza mnie, w Nim mogę wszystko, On czuwa nade mną. Obfitość mi mam, wszystko czego potrzebuję znajduję w Nim. Więcej niż potrzebuję daje mi. Więcej niż potrzebuję On daje mi. On zabezpiecza mój los, On prowadzi mnie. Jakże hojny On jest. Zabezpiecza mnie, niczego nie braknie mi więcej. Tak hojny jest, tak dobry jest, pasterzem moim jest. Czuwa nade mną, zna mnie, jest blisko. Zna moje potrzeby i wypełnia je. Zna moje potrzeby i jest tak blisko. On jest moim pasterzem. On jest pasterzem mym. Niczego nie brak mi, niczego nie brak mi. Pan jest pasterzem mym. Nie brak niczego mi, nie brak niczego mi. Pan jest pasterzem mym. Nie brak niczego mi, nie brak niczego mi. Pan jest pasterzem mym. Nie brak niczego mi, nie brak niczego mi. Pan jest pasterzem mym. Nie brak niczego mi, nie brak niczego mi. Pan jest pasterzem mym. Nie brak niczego mi, nie brak niczego mi. Pan jest pasterzem mym. Nie brak niczego mi, nie brak niczego mi. Bo w Nim zamieszkała cała pełnia bóstwa. Nie brak niczego mi, nie brak niczego mi. Pan jest pasterzem mym. Nie brak niczego mi, nie brak niczego mi. Pan jest pasterzem mym. Nie brak niczego mi, nie brak niczego mi. Nie brak niczego mi. Można na chwilkę usiąść. Zespół proszę, żeby się nie oddalał jeszcze. Kochani, od słów do czynów. Zatem set modelowo, czyli te 2 godziny modlitwy, jakie mamy tutaj, w których wykorzystujemy model harfa i czasza, dzielimy w taki sposób dla potrzeb naszych. To jest rodzaj modelu, jaki my wypracowaliśmy sobie w tym domu modlitwy. Na 2 godziny składa się mniej więcej 30 do 40 minut, do 40 minut uwielbienia pieśniami. Czyli tak jak teraz nawet mieliśmy chwilę, że była pieśń uwielbienia, w którą się w ogóle świetnie wszyscy włączyliście, jaka moc. Natomiast, więc to jest jakieś 30-40 minut. Później od 20 do 30 minut rozważania słowa, tak jak przed chwilą i tak jak 2 godzinki temu. Następnie około 40 minut wstawiennictwa, kiedy w zależności od dnia modlimy się o stałe intencje. W większości wypadków modlimy się o sprawy związane z Polską, modlimy się o rząd, modlimy się o ochronę naszego kraju, modlimy się o jedność w narodzie, modlimy się o Izrael, modlimy się o Warszawę, modlimy się o zatrzymanie handlu ludźmi,
To są różne intencje, jakie mamy w ramach tego domu modlitwy podzielone, ale to nazywamy wstawiennictwem. Dlaczego o tym mówię? Bo to nie jest wstawiennictwo indywidualne. Jeszcze jak będę mówić konkretnie o modelu wstawienniczym, powiem wam, na czym on polega, ale ważne, żeby wybrzmiało, żadna z rzeczy, które tu robimy, nie jest rzeczą indywidualną, czyli to nie jest moje osobiste spotkanie z Bogiem, ani indywidualna posługa wstawiennicza, że śpiewamy modląc się za Jana Kowalskiego. Okej? To nie tutaj. Natomiast jak wy sobie wykorzystacie model? To już jest wasza wolność i wasze dopasowanie modelu do tego, co potrzebujecie. Także, tak jak mówiłam, 30-40 minut uwielbienia, 20-30 minut rozważania, około 40-45 minut wstawiennictwa i kończymy takie dwie godziny, znowu 15 minut uwielbienia. Więc jak widzicie, mamy na każdym takim secie zarówno rozważanie, jak i wstawiennictwo. Rozważanie jest zgłębianiem słowa. Jak zauważyliście, jak śpiewacy śpiewają, często używają konkretnych fragmentów z Biblii, tak? Czyli to jest śpiewanie słowa, to o czym mówiliśmy. Czyli jest to zgłębianie słowa, zgłębianie naszej wiedzy. Co generuje, i to też już doświadczyliście, namaszczoną atmosferę. Wystarczyło, że sami sobie nawzajem dzieliliśmy się tym, co porusza nas w słowie i czuliśmy, że Duch Święty w nas pracuje. To jest ta rzeczywistość, która się dzieje. Są dwie ważne funkcje, funkcja lider uwielbienia i funkcja lider modlitwy. To są dwie kluczowe osoby, które odpowiadają za przebieg całego setu. Następnie są śpiewacy i muzycy. I tak jak mówiłam, model opiera się na tym, że role są bardzo konkretne. Czyli kolejność śpiewania była taka. Krzysiek zaczyna jako lider uwielbienia, czyli Magda powiedziała, będę rozważać fragment z Psalmu 23, werset 1. Przeczytała ten fragment. Wyznaczył Krzysztof na briefingu wcześniej Anię do tego, żeby ten fragment zaśpiewała. Zatem Magda przeczytała, Ania wiedziała, że teraz moją rolą jest ten werset zaśpiewać i go zaśpiewała, czyli zrobiła powtórzenie. I wrócił werset do Magdy, która zaczęła się tym fragmentem modlić. Czyli w 5-6 zdaniach zauważyliście, ona po prostu swoimi słowami modliła się w tym wersecie. Tak? Co to znaczy, że Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie braknie. Przy ostatnim zdaniu skomunikowała się z Krzysztofem, bo są różne tajne znaki, jeszcze to też powiem. I Krzysiek wiedział, że to już było ostatnie zdanie Magdy w tym momencie. O, cześć Ania. I zaczął śpiewać. I zaczął śpiewać i był w tym momencie tym, który zaczyna kółko. Wiadomo jest, że po Krzyśku śpiewa Łukasz. Czyli nie zaśpiewa wtedy Mikołaj, nie zaśpiewa wtedy Ania, zaśpiewa Łukasz, bo to jest jego kolej. Po Łukaszu zaśpiewa Ania, po Ani zaśpiewa Mikołaj. Co oznacza? Jak Mikołaj na przykład będzie miał tak, że teraz się skupił na graniu bardzo mocno, bo kurczę, jest moc w graniu, ale teraz ma zaśpiewać, to się zorientuje, że teraz miał zaśpiewać, gdyż długo nikt nie będzie śpiewał. I to jest dobry znak, co oznacza, że wtedy Mikołaj podniesie głowę i powie, a, teraz ja, jasne. I zaśpiewa. I to jest okej, bo tu nie ma sytuacji, że ktoś mówi, o, nie słucha. Nie, wspieramy się nawzajem i robimy sobie miejsce. Jak będzie sytuacja, że na przykład Łukasz nie będzie wiedział, co ma zaśpiewać, czyli będzie miał akcję, po prostu zdekoncentrowałem się kompletnie, nie wiem, co się dzieje, w ogóle dzieci mi się przypomniały. Bo Łukasz jest ojcem dwóch zacnych, takich grzdyli małych. I coś mu się przypomni i się rozkojarzy. I zrobi wtedy tak zwany znak. Wtedy Magda jako lider modlitwy, która tutaj z tej strony wszystko widzi, zrobi, Pan jest moim pasterzem. I Łukasz zrobi, Pan jest moim pasterzem. Czyli Magda mu pomoże, żeby się odnalazł, ponieważ Magda ma cały czas kontakt wzrokowy z zespołem, tak jak kontakt wzrokowy stara się utrzymać lider uwielbienia. Ale on ma trochę więcej rzeczy do ogarnięcia, dlatego ważny jest przede wszystkim tutaj kontakt między liderem uwielbienia a liderem modlitwy. To jest bardzo czynna relacja wspierająca. Więc tak wygląda ten model. O, przedstawiam wam Anię, małżonkę Krzysia. Także tak to mniej więcej wygląda po kolei, jeśli chodzi o podział zadań. Teraz tak, tam już na perkusji nam się wymienił. Michał poszedł do domu, a zasiadł Maciek. Natomiast zauważyliście też, jak instrumenty funkcjonują. Mikołaj gra łagodnie akordy, tak? Krzysiek nadaje jako lider uwielbienia dynamikę, kiedy coś jest głośniej, kiedy coś jest szybciej. A Maciek, który słucha tego, co robi Krzysiek, po prostu odpowiednio podbija perkusją bądź nie. To jest tak zwane odwrócenie zadań w zespole.
Gdyż normalnie w zespole to perkusja nabija. A tutaj perkusista musi się dostosować. Prowadzi lider uwielbienia. Dwa akordy przez godzinę. Lider uwielbienia może mieć różne umiejętności. Ja słynę z tego, że gram najczęściej dwa akordy przez godzinę. Ci, co znają, to wiedzą, przytakną. Jestem wyzwaniem dla muzyków, gdyż jestem totalnym amatorem. Dlaczego wyzwaniem dla muzyków? Ponieważ grać przez pół godziny, tudzież godzinę dwa akordy, to nikt normalny tego nie zniesie. I wtedy się pojawia tak zwana prorocza gra, bo musisz wyjść poza swoje umiejętności i wykombinować coś innego. To jest dobre. Natomiast oczywiście, jeżeli macie tę łaskę, że macie ludzi, którzy po prostu potrafią bardzo dobrze grać, no to róbcie im to miejsce i gdzieś tam to wszystko się zgodzi. Ważne jest, że to lider uwielbienia prowadzi to wszystko. Także bez względu na to, jeśli jesteś muzykiem, jak wielkie są twoje umiejętności, w miłości i w tym, że w modelu jest podział ról, twoim zadaniem jest dostosować się i służyć innym. Okay? A model jest taki, że jest miejsce na wszystko. Jeżeli będziesz czuł po prostu w duchu, że jest miejsce na twoje prorocze granie, to lider uwielbienia będzie to wiedział i zrobi ci miejsce. Natomiast cały model polega na tym, że się wspieramy. Mamy różne umiejętności muzyczne i różne umiejętności wokalne, ale uwaga, poziom tych umiejętności nie jest wyznacznikiem, czy ty możesz to robić, czy nie. Oczywiście, jeżeli kompletnie nie śpiewasz i kompletnie nie grasz, no to nikt nie będzie się teraz zmuszał, żebyś śpiewał i grał. Natomiast jeśli masz jakiekolwiek predyspozycje i chcesz, ten model pozwala, żebyś się w to włączył. Często mamy tak, że na przykład, jeżeli mamy słabszych śpiewaków, szczególnie na górze modlitwy to widać, czyli tej sobocie raz w miesiącu, którą mamy. Coś ci podać? Że na przykład, wiecie, są śpiewacy, którzy po pierwsze już od x czasu śpiewają w modelu i już są tacy, wiecie, solidni, mocni. Umiejętności mają lepsze bądź słabsze, ale już są tacy mocni, w ogóle wyraźnie, głośno śpiewają do mikrofonu i przychodzą osoby, które są pierwszy raz i chcą śpiewać. A na tylko odsłuchały takie warsztaty, czyli w takim układzie naprzemy. To taką osobę na przykład wstawiamy w zespół, gdzie dwóch śpiewaków, czyli w takim układzie na przykład, Ania wezmę ciebie na przykład, bo jesteś w środku. Czyli na przykład Ania by była debiutującym śpiewakiem, który niepewnie się czuje w ogóle ze swoim śpiewaniem, ale czuje, że chce spróbować, tak? Sadzamy obok niej Anię i Łukasza jako solidnych, mocnych śpiewaków, którzy już x czasu mają za sobą, bo oni będą dla niej wsparciem i ona się będzie mogła rozwijać. Model ma zadanie takie, że wszystko, co wykonujesz, wykonujesz odważnie. Czyli, co jest często wyzwaniem, mamy taką zasadę, z którą się ciężko zgodzić, ale trzeba ją przyjąć. Znasz piosenkę, śpiewasz głośno. Nie znasz, śpiewasz jeszcze głośniej. Wiecie, chodzi po prostu o to, skoro macie podział zadań, mamy podział ról. Jest teraz miejsce dla śpiewaka numer 1, śpiewaka numer 2, śpiewaka numer 3. I na przykład Ania zacznie śpiewać coś mniej więcej tak, że Ania, która jest po niej, ona nie wie, czy ona se nuci i przypadkiem ma mikrofon przy ustach. Czy próbuje coś śpiewać, a ona za Chiny nie wie co. To nie pomaga. Model niestety nie wyraża zgody na wstyd. Nie, się ma debiut z tym miejsce, ale chodzi o to, żeby odważnie, blisko mikrofonu, to też jest wyzwanie często, jak się ma debiut z tym urządzeniem, po prostu śpiewać. A tak zwany briefing i debriefing, czyli nasze spotkanie przed setem i spotkanie po secie, są po to, żeby powiedzieć, co się dobrego wydarzyło w ciągu tych dwóch godzin w duchu, jakie rzeczy Pan Bóg zrobił, jakie rzeczy były fajne technicznie i jakie rzeczy musimy sobie skorygować, tak? Po to, żebyśmy cały czas razem mogli dojść dalej. Ponieważ są konkretne funkcje, czyli lider uwielbienia, lider modlitwy, instrumenty, śpiewacy, jest lider chórów, osoby, które są w zespole, nie muszą być stałym zespołem. Odnajdą się w każdym innym zespole, który posługuje w tym modelu. To jest unikalne w stosunku do przyjętych ogólnie zasad, że zespół musi... Oczywiście, że fajnie jest, jak zespół jest stały. Natomiast zasady, jakie są w modelu Harfa Czasza, jest taki, że nawet jak my funkcjonujemy jako dom modlitwy i mamy tych zespołów trzy dziennie, przy 8 godzinach dziennie modlitwy, to wiecie, wypadają sytuacje losowe. Ja nie mogę dzisiaj przyjść na swój set, to zadzwonię do Sabriny, Sabrina przyjdzie za mnie, śpiewa i Sabrina przyjdzie za mnie. Dokładnie wie, jakie są role, dokładnie wie, że poprosiłam ją o śpiewanie, wie, co to znaczy i się bez problemu odnajdzie i zespół jest szczęśliwy, bo jest człowiek. To jest unikalność modelu. Słuchajcie, my nie mamy prób. Jak Bóg da, to kiedyś będziemy mieli.
Marzymy o tym sezonie kiedyś. Nie, Kacper? Natomiast nie mamy prób. I to wszystko, co słyszycie, co jest śpiewane, to powstaje na bieżąco. Nic nie jest napisane wcześniej, odczytane i przedstawione. To po prostu powstaje na bieżąco, tak samo muzycznie. I to jest urok tego modelu, że to działa. Zatem chciałabym poprosić dwie osoby śpiewające. Dum, 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 dum. Raz, chodź. Jak właśnie wie? Tomek, Tomek, raz. Brawa dla odważnych. Dobrze. I Tomek, ty byś za Anię, proszę, wskoczył. Dobrze, dobrze. Jeszcze jednego śpiewaka bym poprosiła. Mamy czwarty mikrofon tam na podorędziu? Dobra. Jeszcze jedna osoba śpiewająca. No, 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 raz, raz. O, 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 Kasia była śpiesza, chodź. Będziesz zaraz następna. Chodź, chodź. O, Paulina, widzisz, już nawet wiedziałem, masz na imię. Dobra, Kasia. To Łukasz, ciebie poproszę na czwarty. Albo nie, dobra, ty bądź na trzecim, a Kasia, ty już trzymałaś czwarty mikrofon, to chodź. Dobrze, słuchawki są? Dobrze. Teraz to będą technicznie wyzwania, gdyż mamy takie urządzenie, które nazywa się odsłuch indywidualny. Samemu sobie można wszystko pokręcić. Ale to jest... Dobra, i jak tam? Damy radę? Dobra, wszystko jest? Słyszysz? Słyszysz mnie? Czy pan mnie słyszy? Roger Dad, dobrze. Katarzyna, dobrze? Mikrofon jeszcze by ci się przydał. Powiedz coś. Raz, dwa. Coś, dobrze. Teraz zrobimy na razie to w takim układzie, czyli zostanie Mikołaj, żebyś grał tylko, dobrze, by słowywała osoba, która w następnym wejściu będzie chciała rozważać werset trzeci psalmu 23. Magda, ciebie poproszę o werset drugi, dobrze? Niezbędnik śpiewaka. Biblia, notatnik, długopis. Biblia cyfrowa, tudzież analogowa, wywód już podałam wcześniej na ten temat. Także wyposażyć się absolutnie. I w naszym układzie słuchawki, tak? Czyli notatnik, Biblia, długopis. Dlaczego? Notowanie jest cenne. Czyli w czasie, kiedy lider modlitwy rozważa słowo, to jest to, co Magda jak się modliła, tak? Te kilka zdań na temat wersetu pierwszego. Podała kilka fajnych fraz, które po prostu można zaśpiewać. To po pierwsze. Po drugie, notatki pomagają, bo chodzi o to, żeby notować w trakcie, jak się lider modlitwy modli. Notatki pomagają też w tym, że jak się rozkojarzę, przykład, który podawałam z Łukaszem, tak? Mam notatki zrobione, więc spojrzę na moją kartkę. Aha, o tym dzisiaj jest. Dobra. Okej? Także po to są potrzebne. A poza tym też słowo łatwiej przyjmujemy, jak jednocześnie piszemy, mamy więcej uwagi, bo to wtedy i słuchamy, i piszemy, i patrzymy, i w ogóle wszystkie... Ciekawe, czy zrobię kiedyś aromatyczną Biblię, nie? Taką, żeby jeszcze ją czuć. Ja bym wzięła. Dobrze, czyli będziemy mieli werset drugi psalmu 23. Przypominam, zasada 3P. Powtór, para, posze. Dobrze, czyli pamiętacie, tak? Refren Łukasz jeszcze na razie ty byś zrobił, dobrze? Czyli tym razem Łukasz. Dobrze. Będziemy rozważać psalm 23, werset drugi. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Bogiem. On jest dobrym pasterzem. Prowadzi mnie tam, gdzie mogę odpocząć. Prowadzi mnie na zielone pastwiska, gdzie będę odpoczął. On prowadzi mnie tam, gdzie jest obfitość, gdzie nabierać sił. On prowadzi mnie tam, gdzie jest obfitość. On prowadzi tam, gdzie jest wypełnienie moich potrzeb, moich marzeń. On wybiera dla mnie dobre miejsca. On prowadzi mnie do tych miejsc, do których jestem stworzona. On prowadzi mnie do tych miejsc, które dla mnie przygotował.
żebym żyła w obfitości, żyła wypełniając to, do czego mnie stworzył. On przygotował dla mnie sam dobre miejsca. Miejsca, w których będę czerpać. Miejsca, w których będę odpoczywać. Miejsca, w których będę wiedziała, że moja misja, moje powołanie, że tam jest realizowane, na zielonych pastwiskach, tam, gdzie jestem blisko z Nim, tam, gdzie czuję Jego obecność. To jest to miejsce, to jest zielone pastwisko, które On ma dla mnie. Miejsce blisko z Nim, to jest moje zielone pastwisko. Tam ja mogę odpocząć, przy Nim blisko. On prowadzi mnie na zielone pastwisko. Mogę być zawsze przy Nim. Moja dusza odpoczywa w Nim. To zielone pastwisko, to miejsce, gdzie odpoczywam. Rozkoszuję się Tobą. Gdzie długi pokój mam, gdzie radość serca jest. Na duszę odpoczywa, nabiera sił. Gdzie mogę odpocząć? Do tego miejsca mój Pan, Jego miłość, Jego obecność. To jest mój dom. Prowadzi mnie na miejsce mojej pełni. Przygotowane miejsce dla mnie, bym mógł odpocząć w nim. Jest moje schronienie, moje odpocznienie. Tylko w Nim chcę odpoczywać. Mogę odpoczywać nad wodą życia, wodą radości wiecznej. Bo tylko w Panu odpocznienie mam. Tylko w Panu odpocznienie mam. Tylko w Panu odpoczynę mam. Tylko w Panu odpocznienie mam. Tylko w Panu odpocznienie mam. On dba o mój odpoczynek. Tylko w Panu dba o mnie. Odpocznienie mam. Tylko w Panu odpocznienie mam. Tylko w Panu odpocznienie mam. Odpoczynek, pokój serca w Panu mam. Brawo. Widzicie? Tomek sobie pomysł na modelu. Zobaczcie, wiesz mniej więcej, o co chodzi. Znasz zasady, wiesz, że jest twoja kolej i że teraz masz śpiewać. I śpiewasz. Są notatki, wiem, co zaśpiewać, jeżeli nie mam pomysłu sam. I to jest okej. I odnaleźli się bardzo dobrze. Wcale nie wiadomo, że zrobili to po raz pierwszy. Także, gratuluję wam. Zostajecie? Nie ma tak dobrze. Katarzyna, szykuj się na refreny. Poproszę jednego śpiewaka. Tam, 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 tam. Chodź, chodź, Paulina. Dobra. I Paulina, ty byś za Łukasza, dobrze? Poszła? Dobra. I teraz zapraszam osobę, która chciałaby pomodlić się trzecim wersetem psalmu 23. Magda podpowie, co i jak. I ja też zaraz podpowiem. Do odważnych świat należy. Proszę. Rola polega na tym, że ktoś się musi znaleźć, inaczej nie zaczniemy. To tak jak z tym śpiewaniem. Póki nie zaśpiewa, nic się nie wydarzy. Tam, tam, tam. Co to było? O, bas, fajnie. Dobrze. No. Bo zaraz znajdę ochotnika. Tam, 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 tam. Raz, dwa, trzy. Jestem wyszkolona na kursach alfa, że milczeć mogę przez godzinę. Jestem królową liderów moich grup.
No to jak? Chodź, Wojtek. Zostaniesz moim najbliższym przyjacielem. Chodź. Aż. Taka piosenka nawet jest, słuchaj, mogę zaśpiewać. Dobrze, to Madzia, ty jakbyś mogła tylko Wojtkowi... Wojtek generalnie wszystko wie, więc tylko ten trzeci werset 23 psalmu. A ja w międzyczasie, czy jest ktoś, kto gra na pianinie? No, no to, że ty grasz, to wiem, bo ty ze mną grałaś ostatnio, chodź. To później następna osoba, chodź. Mikołaju, poproszę cię o udostępnienie miejsca i o wsparcie z odsłuchem. Słuchaweczki? Słuchaweczki, bo to ważne. Dobrze, czy ktoś gra na gitarze akustycznej? Dobra, chodź. Czy my jesteśmy w stanie drugą podłączyć, czy już oddamy? To podłączmy na razie na pierwszy rzut do pieca. Czy masz swoją knicznie się popodłączajcie? Dobra. Kacper, mogę cię poprosić o pomoc z podłączeniem gitary? Dziękuję. To tutaj jeszcze technicznie się popodłączajcie. Słuchajcie, więc teraz będzie werset trzeci. I zauważcie, że na razie jeszcze pozwolę Krzyśkowi zostać. Ale jego chwile są policzone. I jeszcze z pierwszego składu zostaje Ania. W tej chwili już będziemy mieli trzech śpiewaków. Kasia robi refren. Refren robisz, Kasia, po dwóch kółkach. Dwa kółka mam na myśli. Krzysiek śpiewa. Ania, Tomek, Paulina, ty. Krzysiek śpiewa. Ania, Tomek, Paulina, refren. Normalnie na rozważaniu ten refren robimy po trzecim bądź czwartym kółku, ale żeby troszkę nie tracić czasu tutaj, chciałabym, żeby to było krócej. Dobrze. Jedna ważna rzecz, jakbyście mogli, bo tam się trochę harmider teraz będzie muzyczny dział przez chwilę. Dla śpiewaków, dla osób śpiewających. Nie musicie zawsze śpiewać całej frazy, to znaczy pełnego zdania trzykrotnie podrzędnie złożonego. Dlaczego? Dobrze jest, jak nawet kończymy frazy. Wystarczą 3-4 słowa. Druga osoba, która śpiewa po tobie, poruszona tym, co śpiewasz, albo będzie kontynuować. Pamiętajcie, chodzi o to, żeby pogłębiać słowo, tak? Czyli na przykład trzeci werset prowadzi mnie nad wody, tak? Orzeźwia moją duszę, jeszcze tam jesteśmy, dobra. Orzeźwia moją duszę i później prowadzi, tak? Dobra. Czyli znowu przypominamy zasadę, powtórzenie, parafraza, poszerzenie, tak? I nie chodzi o to, żeby teraz wyśpiewywać cztery zdania, tak? Pamiętajcie o tym, bo to jest ważne i chciałabym, żebyście się teraz skupili na tym, żebyście spróbowali frazy, jakie będziecie śpiewali, śpiewacy moi, Paulina, Tomek, żebyście frazy śpiewali krótsze. Spróbujmy tak, dobra? Po prostu technicznie. Czyli nie chodzi o to, żeby całe zdanie opowiedzieć. Nie bójcie się zaśpiewać trzech słów, czyli na przykład ty zaśpiewasz, Krzysiu, Pan orzeźwia moją duszę. Znaczy nie wiem, jak to będzie poprowadzone, ale na przykład, tak? Panie, ty orzeźwiasz moją duszę. Albo nawet samo, Panie, ty orzeźwiasz moją duszę i prowadzisz mnie coś, i tak dalej, i tak dalej. Spróbujmy tak delikatnie, w sensie spróbujcie zrobić to tak, żeby nie śpiewać więcej niż 5 słów. Może spróbujmy tak, dobra? Mniej więcej 5 słów. Oczywiście nie chodzi mi o to, że teraz ustanawiam prawo i będziecie liczyć słowa i przecinki. Ale krócej niż dłużej, dobra? Żeby można było uzyskać taką ciągłość między śpiewakami. Spróbujmy po prostu. Dobra, się nie stresujcie w ogóle nic. Mikrofon ok. Paulina, powiedz coś do mikrofonu. Raz. Dobra. Jak wam wygodniej, możecie mikrofon wziąć w rękę. Dobra? Techniczna uwaga dla osób, które nigdy nie trzymały mikrofonu w ręce. Nie trzyma się go tak, jak ja go teraz trzymam na przykład. Przestrzeń, w której mikrofon zbiera dźwięk, jest tu. A nie tu. I tu nie śpiewamy, tylko tu śpiewamy. Tu nie mówimy, tylko tu mówimy. I odległość najlepsza. Ja akurat pluję na mikrofony, to jest bardzo niezdrowe. Dwa palce. To jest taka najzdrowsza odległość, żeby mikrofon dobrze zebrał i barwę, i dźwięki, żeby można było to dobrze ustawić. Techniczna uwaga ważna na przyszłość. W zależności od tego, skąd pochodzicie, macie pewnie różne doświadczenia z nagłośnieniem. Albo go nie macie. Albo macie tak zwane, na przykład, jeżeli jesteście z Kościoła katolickiego, zbiorcze mikrofony, które szanuję. Dobry taki do gromadnego. I zasłona milczenia opadła. To jest dobry taki wstępniak, to jest dobry taki do gromadnego śpiewania. Natomiast ten model jest takim, że zachęcam, jeżeli tylko macie możliwość wyposażenia się w mikrofony, które są do solowego śpiewania, to one po prostu ułatwiają w modelu, ponieważ mikrofon zbiorczy, no ten nawet tak nie zadziała, bo on tak nie działa. Ale jak macie mikrofon zbiorczy, no to poza tym, że jakiś zbiorczy dźwięk się z tego bierze, to ciężko zrozumieć słowa, nie? A tutaj generalnie przede wszystkim chodzi o to, żeby zrozumieć słowa. To jest w ogóle kluczowe.
Na przykład w parafii Wesołej, o, Wesołej, jest taki wypasiony sprzęt. Znowu on się popsuł? Masz, kurczę. Ale taki wypasiony sprzęt, mają taki mikser, taki fajny, ja śpiewałam na nim i grałam. W ogóle jest świetny. Także, ale to było, to wam powiem tylko jako takie świadectwo. Ja nie wiem, jak to działa, czy ono wymaga po prostu jakiejś interwencji, czy jak. Ale powiem wam tylko ku zachęcie, w zależności od tego, z jakich miejsc pochodzicie, wiem, że często to są trudne tematy, takie techniczne. Trzeba się o to modlić i tutaj sami kapłani wyszli z tym, że potrzebują, widzą, że po prostu to, co się dzieje w parafii i jak ludzie reagują na to i po prostu chcą się włączać w uwielbienie, wymaga zmiany nagłośnienia. Po prostu zakupienia czegoś, co ma kolumny, co ma mikser, co ma dokładnie takie ładne szurowskie mikrofony i tak dalej, i tak dalej. W sensie módlcie się o takie rzeczy, jeśli czujecie, jeżeli pobudza Pan Bóg wasze serce do tego, chciałbym, żeby u nas było po prostu nagłośnienie, żeby ludzie rozumieli, co śpiewam. Módlcie się o to, a Pan Bóg we właściwym czasie poruszy serce odpowiednich osób, że one po prostu do tego... Proszę instrumentalistów wszystkich, czy możemy? Halo? Kawka, herbatka, coś ten, nie? Dobra. Czyli mamy w tej chwili... Dobrze. Słyszysz, czyli ty z pieca grasz? Dobrze. I na razie jeszcze... To jest ostatni raz... Uwaga, to uprzedzam. To jest ostatni raz, kiedy Krzysiu jest tym, który wymyśla progresję. Później będziesz wymyślała progresję ty, więc się szykuj. Dobrze. Czyli Wojtuś. Wojtek, mój przyjaciel, od lat, wiecie, my się znamy jak po prostu łyse konie. Ale mamy włosy, wiem. Będziemy teraz rozważać fragment, rozdział trzeci, psalmu 23. Orzeźbia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Orzeźbia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach mój Pan. Wzgląd na swoje imię On to czyni. Znasz mnie, Ty wiesz, czego ja potrzebuję. Ty dajesz mi to, zanim Cię o to poproszę. Ty wiesz, że potrzebuję orzeźwienia, że moja dusza jest spragniona Ciebie. Panie, Ty jesteś dobrym pasterzem. Orzeźwiasz moją duszę. Orzeźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach. Tylko w Tobie odpoczywam, tylko w Tobie odpoczywam.
brawo, bardzo fajny refren, Kasia, bardzo fajny. Zasada refrenów, prosta melodia, niewiele tekstu, żeby było łatwo się włączyć, powtórzenie 8 do 10 razy od momentu, kiedy cały zespół śpiewa, czyli lider refrenów, jak zaczyna układać, potrzebuje 2 do 4 prób, żeby sobie melodię ułożył, co oznacza, że śpiewacy nie włączają się wcześniej. Śpiewacy wchodzą za tak zwanym trzecim bądź piątym razem, żeby wejście było równe. A lider chórów potrzebuje czasu, żeby ten refren sobie ułożyć. Bardzo fajnie wyszło. Bardzo mi się podobało, jak bas z perkusją, żeście fajnie chłopaki tutaj podbili. To fajnie to wyszło. Dobrze. Bardzo wam dziękuję za krótsze frazy. Widzieliście różnicę, jaka jest, jak są te frazy krótsze. Bardziej to się wydaje płynne, jak się jest na sali, prawda? Czy wam było łatwiej przez to śpiewać, jak były te frazy krótsze? Było łatwiej pełne zdanie, tak? Ale ja się zgadzam, bo to generalnie jest łatwiejsze, bo tobie się wydaje, że jak ja nie dokończę, ja muszę dokończyć to zdanie, bo ja to tak czuję. Ale to jest okej, że ty to po prostu puścisz i pozwolisz, że Duch Święty to ciągnie dalej. Paulina, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo dobre frazy. W ogóle wszyscy mieliście bardzo dobre frazy. Wojtku, bardzo fajne, bardzo ci dziękuję, bo te twoje zdania wstępu były fajne, były to czy nie zwijaj się, bo jeszcze jedno raz robisz. Zostań. Podobało mi się, że ono nie było za długie, czyli to były takie cztery zdania wstępu. Ważna rzecz, o której należy pamiętać i taka uwaga techniczna, potrzebny jest twój kontakt wzrokowy, jeżeli jesteś tą osobą, która mówi do mikrofonu, tak samo każdy z was, jak tutaj stanie, z liderem uwielbienia, żeby on wiedział, że już kończycie. W sensie, że to już jest moment, kiedy on może zacząć śpiewać. I druga rzecz, jak kończymy refreny. Teraz wam zdradzę kilka sygnałów, jakie mamy. Żeby w innym porządku coś się wydarzyło, coś chcemy pokazać, mamy symbol na refren, który na przykład lider uwielbienia, tudzież lider modlitwy, pokaże liderowi chórów, bo chce, żeby refren był teraz. A to wcale nie wychodzi po kolei. I wtedy Magda patrzy, tak na przykład Magda jakby to zrobiła, tak patrzy na Kasię, patrzy i teraz ma z nią ten kontakt. Kontakt wzrokowy jest w ogóle kluczowy w tym modelu. Więc zamykamy oczy na chwilę i otwieramy. To jest wyzwanie dla wielu. I pokazujesz tak. Takie coś oznacza refren. Taka, wiecie, takie korytko. Takie kopytko. Leżące C, o, proszę. To oznacza refren. Takie symbol, czyli takie machające dwa palce, to jest ważne, że dwa palce, to jest śpiewanie antyfonalne jeden po drugim. Czyli na przykład lider uwielbienia może prowadzić uwielbienie i stwierdzi, że teraz bym chciał, żebyśmy pośpiewali antyfonalnie na temat tego, co się dzieje na uwielbieniu. Pokazuje delikatnie, tylko śpiewakom teraz będzie to i śpiewacy wiedzą już, co mają robić. Co dalej? Bardzo moje ulubione, wszyscy się na tym wykładają. Wszystkie palce jak machają, wszystkie cztery. To oznacza, że śpiewamy w językach. I co jest ważne? Do mikrofonu. Bo jak śpiewam w językach, to nie wiem, czym to moje śpiewanie w językach różni się od normalnego. Po prostu jest naturalne, nie wiem skąd się bierze. Naturalnie ludzie robią coś takiego, jak zaczynają w językach śpiewać. Aleluja. Nie. Jak wy to zrobicie, to jest wasza decyzja. My lubimy wszystko słyszeć. O, tu już się dzieje progresja, dobrze. Było pytanie, gdzie pytanie? Tak. Jak lider uwielbienia, który gra na gitarze, pokazuje? Palcami w stopie. Nie, po prostu musisz na chwilę, wiesz, no przestajesz na chwilę, puszczasz kostkę po strunach, żeby wybrzmiały i w tym czasie komunikujesz się. Możesz ustalić sobie indywidualne znaki. Każdy z was może ustalić sobie indywidualny sposób komunikacji z zespołem. Wiem, że wielu liderów uwielbienia, którzy prowadzą uwielbienie na gitarze, komunikują się gestami gryfu od gitary. Gryf do góry, gryf na dół, gryf do tyłu. Mają swoje symbole. To jest kwestia tego, jak w waszym zespole, jak tobie jest najłatwiej się skomunikować. Powiedziałam o antyfonach, powiedziałam o refrenie. O, na przykład jak przychodzimy z jakiegoś momentu... Lider uwielbienia? Nie, lider modlitwy zrobił tak. A wszyscy go widzą z tyłu tylko, nie? Zrobił tak. To jest znak dla zespołu, że wracamy do uwielbienia pieśniami. Taki symbol. Chodzi o to, żeby zminimalizować kwestię interakcji i biegania jeden do drugiego, by mówić do siebie, tak? Bo to rozprasza wszystkich. Jeszcze jakiś powinnam symbol pokazać? Nie wiem, podskok, wyskok, coś? W razie czego, żeby się dogadać, jednak podejść. Oczywiście, że tak. Dobrze, także kontakt wzrokowy. Dobrze, czyli teraz ta Kasia. O, tak, widzisz, dziękuję. Jak kończymy refren? Refren kończymy tak...
w jaki sposób ja pokazuję, jak robię refreny? Pokazuję na przykład, że ten, który śpiewamy, jest ostatni, podnoszę jeden palec i to oznacza, że ten, który śpiewamy, jest ostatni i zamykam dłoń trochę tak dyrygencko, co oznacza, że już jest koniec i nie wydajemy więcej dźwięków. Natomiast można też po prostu na końcu, jako lider chórów, zmienić lekko linię melodyczną ostatniej frazy, w zależności od tego, czy to jest rozważanie, czy wstawiennictwo przy wstawiennictwie w imieniu Jezusa, albo Ciebie prosimy, tak? Taki dośpiew w stosunku do tej powtarzalnej linii i tekstu, który dla zespołu jest znakiem, aha, koniec. Nie? Są osoby, które na przykład lubią pokazywać, że jeszcze 4, jeszcze 3, jeszcze 2, jeszcze 1. Moim zdaniem wystarczy pokazanie, że ten refren jest ostatni i koniec, ale to już znowu kwestia, co jest dla Was wygodniejsze. Dobrze, Wojtek zostaje do rozważania jeszcze 4 wersetu. Poproszę śpiewaka jednego. O, chodź. O nie, wychodzi, patrz. Śpiewak wyszedł. To jest w ogóle świetne. Dobra, śpiewaka poproszę. O, dobra. Zapraszam. Ewa, nie. Ania, przepraszam. Ania za Anię, żeby było łatwo. Dobrze. Ty będziesz miała... Ha, pamiętam, dobrze, Paulina. Paulina, masz progresję, już ci Kacper podrzucił, tak? Co to jest progresja dla instrumentalistów? Bo używamy tutaj pewnych tonalnych, tak? Ja wam później jeszcze pod koniec podam, jakie propozycje progresji, które warto wykorzystać, ale najważniejsze jest to, żebyście brali takie akordy, które pasują do zespołu, czyli do jego umiejętności wokalnych. Więc na przykład, jeżeli jesteś... liderem uwielbienia mężczyzną, który fantastycznie się czuje w tonacji G-dur, a masz do śpiewania ze sobą same dziewczyny, które fantastycznie... Czyli ty obniż, a one jakoś może sięgną, a jeszcze lepsze jest D. W sensie pamiętajcie, że tak to samo jest przy prowadzeniu w ogóle jakiegokolwiek uwielbienia. Tonację dobieracie oczywiście do tego, jak wam jest najwygodniej śpiewać, ale zwracajcie uwagę na to, jaki macie zespół i jakie są jego umiejętności, tak? Żeby tonacja była taka, że zespół jest z wami, ponieważ jeżeli będziecie chcieli, żeby na przykład będąc... Odnoszę się, że jak facet prowadzi, ponieważ to jest duże wahania intonacji tutaj występują, czyli dla mężczyzny będzie komfortowy na przykład ten G-dur, tak? A po prostu wokalistki powiedzą, no to śpiewaj sam, bo ja nie mam mnie tam. I to nie jest ich zła wola, tylko sobie po prostu nie poradzą z tym wokalnie. Więc chodzi o to, żeby na to zwracać uwagę. Tonacje dobre tak dla zgromadzenia w ogóle, takiego mniej więcej jak nasze, to jest tonacja E-dur, D-dur. To są takie najbardziej, że tak powiem, koszerne dla przeciętnego zjadacza chleba. Czyli zarówno osoby, które nie mają żadnych umiejętności wokalnych, jak i te, które mają, odnajdą się w tych tonacjach i odważnie będą śpiewały z wami bez względu na to, czy są członkami zespołu, czy są na sali. Duże zgromadzenia lubią wyższe tonacje, bo można po prostu dać więcej ekspresji wtedy też z siebie, więc można wtedy zaszaleć w G-dur, tak? Ale to już są takie zmiany. Dobrze, Krzysztof. Mhm. O, Kacper, chodź powiedz. Ja na przykład jestem taką osobą, że lubię się też na przykład wydrzeć, lubię wyżej, więc akurat tak sobie na przykład teraz dobrałem na to uwielbienie na początku 18, że było wszystko w E-durze. Ale ogólnie, no myślę, że szczególnie te skale tak D, E, G, też jeżeli się prowadzi na gitarze bądź na pianinie, są najprostsze do grania i też są właśnie proste do śpiewania, więc warto się ich trzymać. Ja w ogóle polecam, jeżeli, nie wiem, jest całe uwielbienie, czy jakiś tam, nie wiem, cokolwiek by to było, czy bardziej właśnie coś typu set, polecam po prostu być cały czas w jednej gamie. Na przykład wszystko we duże po prostu. To bardzo dużo upraszcza i można tak zrobić. Ale jakby trzeba po prostu sobie przepisać wszystkie piosenki, przetransponować i to naprawdę bardzo dużo da, bardzo to polecam. No i co do progresji, no to zazwyczaj większość tych piosenek gramy w takim typowym tempie, takim 70 BPM, to jest to, co było w sumie dzisiaj cały czas, tak mniej więcej. No i progresje, jak chce się powiedzmy wymyślić, czy jak właśnie gramy sobie te różne progresje, które wymyślamy często spontanicznie na rozważaniu i wstawiennictwie, no to zazwyczaj polecałbym po prostu, żeby to były 4 akordy, bo żeby nie było zbyt mało, ale też zbyt dużo i żeby te akordy nie zmieniały się zbyt rzadko, ale też zbyt często. Po prostu, żeby był jakiś taki flow, była jakaś tak, żeby była pewna równowaga po prostu i zazwyczaj to będzie wyglądało tak, że po prostu
Na pianinie gramy sobie po prostu ósemkami i będzie pół taktu jeden akord, pół taktu drugi akord, pół taktu trzeci akord, pół taktu czwarty akord, czyli na przykład C, 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 G, 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 A, A, F, 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 F. I większość piosenek uwielbieniowych jest w ogóle tak napisana. I dwa tygodnie. Ja się nauczyłem prowadzić uwielbienie, mając szlaban na komputer dwa tygodnie, więc się da. I ogólnie upraszczamy, jedna skala, cztery akordy i na tej zasadzie po prostu upraszczamy to tak, żeby wszystkim było dobrze. Więc jeżeli zagrasz cztery akordy w takiej, z taką prędkością je zmieniając, to jest może takie mało muzyczne określenie, ale o to chodzi, żeby to było właśnie raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I jeżeli to będzie w takim D, E, G, to możemy być pewni, że po prostu wszystkim będzie się dobrze śpiewało, że będzie przyjemnie i skupimy się na modlitwie bardziej niż na graniu, bo tak naprawdę o to chodzi. I też dlatego nasza muzyka gdzieś tam często jest prosta, jest uproszczona, jest powiedzmy wyciągnięte to, co jest po prostu no takie sedno po prostu. Chodzi o to, żebyśmy grali sobie coś tam, żeby było fajnie, ale żebyśmy mogli się skupić na modlitwie. Więc no, te rzeczy, jeżeli się zachowa, to tak naprawdę to jest baza. Potem można sobie to jakoś tam komplikować, robić wariacje, ale to jest taka baza. Tak, dokładnie. To jest bardzo cenna strona technicznej i muzycznej, to co Kacper mówi, nie? I to wraca do zasady, o której mówiłam, na której opiera się cały model. Robimy sobie miejsce nawzajem, służymy sobie nawzajem, więc kluczowe jest to, co Kacper powiedział na koniec. Chodzi o słowo, chodzi o modlitwę. Nie chodzi o granie, nie chodzi o śpiewanie. To są narzędzia do modlitwy, do skupienia się na słowie, nie? I to jest dokładnie to się dzieje w modelu. Dlatego jest ciszej i głośniej, gęściej i rzadziej, żeby wypłynęło zawsze słowo. To jest kwintesencja modelu. Dobrze, więc teraz widzę, że mamy przygotowaną progresję FGAE, tudzież AFCG, tudzież ACFG, tudzież CFAF. To są różne kombinacje tej samej. Dobrze, Krzysiu, tobie podziękuję. Dobrze. Wojtek, przepraszam. Słabo z pamięcią mnie. Wojtek, więc tak, ty będziesz jeszcze gitarą towarzyszącą do pianina. Dobrze, czyli ty prowadzisz progresję. I jesteśmy przy rozważaniu, więc jesteś instrumentem wiodącym. Instrumenty grają z tobą, za tobą, pod ciebie. Okej? Okay? Ty wiedziesz to wszystko. Kolejność śpiewania mamy taką. Zatem pierwszy śpiewak, drugi śpiewak, trzeci śpiewak, czwarty śpiewak. Jeszcze zrobisz refren. Dobrze? Okej? Okay. Czyli nie mamy w tej chwili, bo tu normalnie byłby lider uwielbienia, ale właśnie go zdjęłam z funkcji. W związku z tym zostajemy w tym układzie na razie, tak? Liderem uwielbienia w tym momencie tak naprawdę jest Paulina, której na razie nie będę zmuszała do śpiewania po prostu. Zrobię to za chwilę. Jak instrumentem wiodącym będzie Wojtek. A na razie chciałabym, żebyś ty, Ania, była pierwszym śpiewakiem, czyli jak Wojtek się skończy modlić, Wojtek spojrzy na ciebie i powie: patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie. To znaczy, że zaczynasz śpiewać. Zróbmy to w modelu takim bez śpiewania wersetu. Dobrze? Czyli Wojtek, czytasz werset? Modlisz się wersetem i ty, Ania, od razu zaczynasz jako pierwszy śpiewak śpiewać. Tomek, Paulina, Kasia i po drugim refren. Dobrze? Okej, zaczynamy progresja, start. Halo, Paulinka? Czy ty mnie słyszysz w słuchawce? Dobrze, proszę. Rozważali werset 4 psalmu 23. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twój kij i twoja laska są tym, co mnie pociesza. Panie, ty jesteś ze mną. Panie, wierzę w to, że jesteś ze mną. Jesteś ze mną w tym momencie, Pan, że ciemność dla Ciebie nie jest zbyt ciemna. Nawet kiedy ja nic nie widzę, to wierzę w to, że Twoje oczy widzą wszystko, Pan. Jesteś potężnym Bogiem. Nie muszę się lękać, gdy jestem z Tobą.
Panie, Twoja obecność jest jak światło. Ty swoją obecnością rozświetlasz każdy mrok. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dobrze, bardzo dobre frazy. Zauważyliście, Wojtek się pomodlił i pierwsza fraza, którą Ania zaśpiewała, po prostu było o tym, że nie muszę się bać. Czyli zrobiła w ogóle, nie zrobiła powtórzenia, które zazwyczaj występuje, tylko wyjęła od razu sedno, o którym Wojtek mówił, tak? Bo Wojtek generalnie skupiał się w tej modlitwie o tym, że nie muszę się bać, bo ty widzisz. I tak naprawdę te rzeczy wybrzmiały, nie muszę się bać, bo nawet jak jest ciemno, ty widzisz i moje oczy nie widzą, ale ty widzisz. I to wszystko wybrzmiało w tym, co śpiewacy zaśpiewali. Bardzo dobra progresja, bardzo dobre to było. I fajny refren i było dobrze pokazane. Jedno, co chciałam tutaj powiedzieć, jeszcze Wojtek próbował zrobić, o tym nie powiedziałam. Tak zwane podrzucanie węgla. Są takie, w trakcie jak śpiewacy już śpiewają, lider modlitwy może takie 2-3 słowa wrzucać, żeby po pierwsze trochę dodać energii temu, co się dzieje i podpowiedzieć śpiewakom, na czym mu najbardziej zależy, tak? Czyli, że czuję, że poruszenie jest w tym. Czyli chcę, żebyście podkreślili, że się nie muszę bać. To na przykład, kiedy skończy śpiewać swoją frazę Ewa, a zanim zacznie Tomek, nawet jak zazębią się i już Tomek zacznie pierwszą sylabę, to ja powiem, nie muszę się bać. I to dla Tomka jest znak, że jeżeli nawet fraza, którą ułożył, on sobie pociągnie ją dalej, ale osoba po nim już wróci do tego tematu braku lęku, nie? To jest takie podrzucanie, takiego, no to podbija, szczególnie we wstawiennictwie, bardzo podbija ogień w modlitwie. Dobrze, Kasia, tobie podziękuję. Ania, ty zostań, Tomek, tobie podziękuję. Paulina, ty jeszcze zostań na jeden raz. Wojtek, ty teraz ułóż progresję jakąś, dobrze? Paulina, ty byś grała i śpiewała. Takie dwie funkcje spróbujesz połączyć, czy nie dasz rady? Nie słyszysz? Chłopcy, możecie sprawdzić słuchawki, czy coś jest z tym? Bo może słuchawki masz po prostu słabe, wiesz? Dobrze, czyli mamy tak. Czy jest ktoś jeszcze, gitara akustyczna, umiejętność grania? Chodź, jak masz na imię? Marek, chodź Marek, tu mamy Wolten. Czy ty masz swój instrument ze sobą? Masz? To co? Basista, cię podepniemy, dobrze. I mam pytanie, czy ktoś gra na basie? Basista. No to on na tych bębnach nie chce szaleje. Chcesz na basie zagrać? To chodź. Nie ma nikogo innego na basie? No perkusję zaraz zagram. Wszyscy grają na perkusję. Dobra. To Maciek weźmie... Dobra. Krzysiu, prośba, żebyś pomógł się podłączyć. Marek, tak? Markowi do twojej linii tutaj, dobrze? Kacper, a ty jakbyś tylko mógł Maćkowi pokazać, jak tam z basem, czy on jest tylko podłączony, czy jest wszystko okej. Okay. Dobrze, i poproszę, bo zrobimy ostatnie podejście do psalmu 23. Jeszcze jedną osobę chętną do rozważenia kolejnego wersetu. To będzie werset 5 chyba już, tak? Werset 5 psalmu 23. Bo po tym już będziemy przechodzić do wstawiennictwa. Ostatnia szansa na psalm 23. Chodź. Dasz radę. Jak masz na imię? Paulina. Paulina i Paulina i Paulina. Taki zespół Paulina. Dobrze. Czyli to będzie werset 5. Madzia, jakbyś mogła tej Paulinie podpowiedzieć, dobrze? I ja zaraz tu zrobimy miejsce. Dobrze. Czyli Wojtek, progresję jaką mamy?
Aha, cis e, dobra, w porządku. To jeszcze za chwilkę Marek, żeby usłyszał. Duży? On się rozciąga, wiesz? Dobra. Tylko kabel pod gitarą sobie weź, żeby ci po strunach nie jechał, nie? I linię wypnijcie. Dobra, super. Gitara? Na ziemi leży żółty kabel, a nie wpięty jest, dobra? Masz zobaczcie, czy stroi. Krzysiu, jakbyście strój mogli jeszcze sprawdzić. Tu jest stroik, wiesz? O, baterię masz chyba słabą. Nie? Dobra. Okej. Wiesz co, jakbyś mu, przepraszam, Krzysiu, weź włącz stroik jeszcze i podstroicie tą gitarę, dobrze? Bo ona nie stroi. Włącz stroik i podstroicie gitarę. Marek? 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 Halo? Cześć. Nastroić trzeba gitarę. Zobacz, tam masz stroik. Tutaj, tak? Podstrójcie się wszyscy, bo coś tu nie ten, nie gra. Dobra. Okej, słuchajcie, czyli to będzie ostatnie podejście do psalmu 23 i przejdziemy do wstawiennictwa za chwilę. Dobrze. A śpiewaków jeszcze nie zgromadziłam, a dlatego tak na mnie patrzysz. Dwóch śpiewaków, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Oberkiem. Już. Ale dobrze, ale no słuchawki to ktoś ci pożyczy, nie? Mężczyznę poproszę do śpiewania. Poproszę mężczyznę do śpiewania. Panowie. Co? Nie ma panów, którzy śpiewają? No wiecie, dziewczyny zawsze pośpiewają, nie? Ale najfajniej jest, jak śpiewają panowie. Dzisiaj jesteś bez fujarek, to chodź. Pośpiewaj. Chodź, wziąłeś fujarki? Oż ty! Ta gitara, która teraz podaje progresję, jest na waszym odsłuchu pod numerem bodajże 13, mikrofon instrumentalny. Więc sobie możecie podgłośnić instrumentaliści, żeby słyszeć tą progresję. To jest bodajże numer 13. Dobra, Filip, tam masz odsłuch pod ścianą. Dziewczyny, przepuśćcie Filipa, proszę. I teraz uwaga, Paulina, chciałabym, żebyś ty zrobiła refren. Dobrze? Ty byś zrobiła refren, a Paulinka, ty po prostu będziesz też śpiewać atyfonalnie, czyli i grać, i śpiewać, dobrze? Słuchajcie, czyli mamy duży skład. Coś nie działa? Jeden, jeden. Działa. Dobrze, nie grajcie sekundkę, proszę. Potrzebuję, żebyście mnie chwilę posłuchali. Czyli tak, kolejność śpiewania będzie następująca. Aniu, ty będziesz, Aniu, ty nadal będziesz pierwszym śpiewakiem, dobrze? Czyli kolejność Ania, Magda, Paulina, Filip, Paulina, Ania, Magda, Paulina, Filip, Paulina, Ania, Magda, refren. Tym razem tak zrobimy. Rozważanie. Werset będzie 5 psalmu 23. Dobra? Okej, progresję mamy, wszyscy wiedzą, co robią. Wiodącym instrumentem jest Wojtek, to oznacza, jego słuchacie, zanim idziecie, okej? Więc dopasowujecie dynamikę grania do tego, jak was Wojtek prowadzi i wszystko do tego. Także pamiętajcie, że ważne jest, że musicie w odsłuchu słyszeć Wojtka. Siebie też? Będziesz wiedział, jak zaczną śpiewać. Tak. Dobra, ustalone to mamy wszystko? Cudownie. Będziemy rozważać psalm 23, werset 5. Stół dla mnie zestawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity. Panie, Ty jesteś tym, który zapewnia mi pełnię obfitości. Ty jesteś tym, który mnie namaszcza, który mnie wspomaga, który wylewa na mnie pełną gamę swoich darów, swoich charyzmatów. Panie, Ty jesteś tym, który wypełnia mnie swoją miłością. Dzięki Tobie, Panie, to wszystko, co mam,
jest przeobfite, wylewa się wręcz za mnie. Panie, Ty jesteś tym, to co najlepsze. Ty jesteś tym, na którym mogę polegać, który zawsze daje mi więcej niż pragnę, niż oczekuję, który zawsze przychodzi z tym, co jest najcenniejsze, najwspanialsze. Jesteś tym, dzięki któremu mogę żyć. Werset piąty. Bardzo dobrze wybrzmiało, o co chodzi. Chodzi o obfitość i o Bożą hojność. Ania z takimi wielkimi oczami mówi, dwa razy śpiewam o Bogu, który jest hojny. I dobrze. I dobrze. To jest zasada. Powtórzenie. Nie wiesz co? Wróć do słowa. Nie wiesz co zaśpiewać? Zaśpiewaj werset. Nie wiesz co zaśpiewać? Powtórz to, co śpiewałeś kółko wcześniej. Wszystko jest okej. Okay. Śpiewasz prawdę o tym, jaki jest Bóg. Bardzo dobrze. Słuchajcie, pełen skład instrumentalny. Bardzo dobrze wokalnie. W ogóle czat, więc zostańcie. Przejdziemy teraz do części wstawienniczej. Na chwilkę wymienia, czyli tak, Aniu, Tobie podziękuję, Paulina, Tobie podziękuję, Filip, Ty zostań, Magda, Ty zostań, chłopaki, zostańcie. Dobrze, czy jest jeszcze ktoś, kto gra na pianinie? Na pianinie jeszcze byś chciał? Ja Wam powiem, ja dzisiaj z Maćkiem odbyłam rozmowę, że w ramach tego, co Pan Bóg robi i ja z Nim sobie to kiedyś wyjaśnię, perkusiści nigdy nie są instrumentalistami, którzy grają na jednym instrumencie. To jest jakaś patologia po prostu. Oni od razu grają na gitarze, na basie, na pianinie i na wszystkim, co im pod rękę podejdzie, a wydaje dźwięk. Bo Bóg jest hojny, a ja gram na gitarze. Hello? Dobra. Nie, ale Maciek, serio, chcesz na piano wskoczyć, czy wolisz perkusję? Dobra, okej. Okay. Mamy też multiinstrumentalistów jak Kacper. Co weźmie, to gra. Ale jeszcze nie na perkusji. Słuchajcie, nie, ale serio, ktoś na pianinie jeszcze by chciał? Tu, w sensie tu. Marek, co wolisz? Wolisz gitarę, czy chciałbyś na pianinie?
Tak? To nie zmuszam, ale wolisz na gitarze, czy chciałbyś spróbować na pianinie? Spróbować. No to spróbuj, chodź. To Paulina, ciebie w takim razie na chwilę jeszcze poproszę na śpiewaków, dobrze? To ty przeskocz na mikrofon wokalny. O, Łukasz na basie zagra teraz, dobrze. Słuchajcie, o wstawiennictwie muszę wam powiedzieć kilka krótkich słów wstępu, żebyście wiedzieli co i jak. W międzyczasie poproszę jeszcze jednego śpiewaka. Usłyszałam Lucy. Kto to jest Lucy? Tutaj, tutaj. Filip namaścił ochotnika. Już koniec, zostało zambony powiedziane. Chodź Lucy, chodź. Dobrze, czyli mamy skład, dobrze, czyli mamy miejsce, rozumiem, na gitarze akustycznej jedno. Ktoś jeszcze gitara akustyczna? Chodź Kasia, chodź. Dobra. Jak ci Marek pozwoli zagrać na swojej gitarze, to możesz zagrać na jego gitarze. O, szacuneczek. Dobrze, słuchajcie, wstawiennictwo, ponieważ zrobimy debiut taki, że wy teraz będziecie robili wstawiennictwo, więc słuchajcie, na czym polega, bo będziecie musieli zaśpiewać. I na pierwsze wejście znowu wrócimy do tego, Maciu, że ty będziesz liderem modlitwy, a od razu prosiłabym, żeby szykowała się osoba, która będzie się modlić stawiennicza do mikrofonu. O! O, o, o! Cóż to? Dobrze, słuchajcie. Gdzie ja mam moje notatki, bo one już tutaj widzę, przewertowały się. Wstawiennictwo. Wstawiennictwo, jak wam mówiłam wcześniej już i że wrócimy do tematu, model, tak jak mówiłam cały czas i powtarzam i będę powtarzać, opiera się na słowie. Mamy coś takiego, co nazywamy modlitwami apostolskimi. To są fragmenty w większości wypadków z listów, które Paweł, tudzież pozostali, wysyłali do kościołów, do pierwszych zgromadzeń chrześcijańskich, pisząc w tym, o co się modlą dla nich. Czyli na przykład, jak był pisany list do Efezjan, napisane zostały na przykład takie wersety. W pierwszym rozdziale wersety od 17 do 19. Modlę się, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światło oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły. To jest modlitwa, jaką Paweł zanosi za Kościół w Efezie. To jest modlitwa, która pasuje do każdej intencji, jaką sobie wymyślicie. Bo o co on się modli? Zobaczcie, modlę się o to, by Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. To jest w ogóle mega werset. Jeżeli idziemy do Boga i Go o coś prosimy, tak? To pytanie, jakie sobie zadajemy wtedy, który fragment odpowie na to, co czuję, że chce się o to pomodlić. Czyli na przykład pomodlimy się o wylanie ducha na Polskę. Okej? Niech stąpi duch Twój, odnowi oblicze ziemi. O wylanie ducha na Polskę. I się teraz zastanawiam, mówię, dobrze, Panie Boże, co zrobić? Czuję, że mam się pomodlić o wylanie ducha na Polskę. Co jest potrzebne, żeby został wylany Duch Święty na Polskę? Wolne myśli. Co jest potrzebne, by Duch Święty został wylany na Polskę? Otwarcie serc. Co dalej? To było hasło święci kapłani, czyli ci, którzy przewodzą kościołowi, zgromadzeniom, zborom. Potwierdzam. Czyli święci liderzy, tak? Mhm. Co jeszcze jest potrzebne? Co czujecie? Co wam rezonuje w sercu, że co jest potrzebne, by Duch Święty został wylany? Jedność jest potrzebna. Co jeszcze? Duch prawdy jest potrzebny. Wiecie, co to jest duch prawdy? Duch prawdy, duch proroczy, duch świadectwa Jezusa Chrystusa. To jest napisane w Apokalipsie. Bo Apokalipsa jest fajna. Ale dokładnie, zobaczcie, tu było o wylanie ducha jest potrzebny duch. Nie? Pragnienie Boga jest potrzebne. Mhm. I na przykład biorę sobie, mówię, co tu by o wylaniu ducha? I myślę sobie, kiedy ostatnio... W Dziejach Apostolskich był taki moment, w którym przywołano proroctwo ze Starego Testamentu, z Księgi Malachiasza,
W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleje mego ducha na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze. Nie grajcie chwilkę, dobra? Dzięki. Czyli mamy obietnicę, do której mogę się odwołać. Wracając do tego listu do Efezjan, który przeczytałam. Efezjan 1,17. Modlę się, by Ojciec chwały dał wam ducha mądrości i objawienia. To też się odnosi do wylania ducha. Chodzi o to, żebyśmy zastanowili się, że jeżeli chcemy prosić o wylanie Ducha Świętego, którą z tych modlitw chcemy użyć. Tych modlitw mamy sporo, z różnych fragmentów. Możecie się z nimi zapoznać. Też są wyłożone z tyłu, w razie czego też, jak będziecie chcieli, możemy wam je podesłać. Są opublikowane na jednej z naszych stron internetowych. Chodzi teraz o to, żeby to słowo, tak, czyli wróćmy do tego listu do Efezjan. Chcę się modlić o wylanie ducha na Polskę, więc będę się modlić z listu do Efezjan z pierwszego rozdziału, z 17 wersetem, żeby Bóg, Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wylał na Polskę ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Bo dlaczego chcę, żeby wylał ducha? Żeby był poznany. Żeby Bóg był znany w Polsce. Żeby Polska była krajem należącym do Pana, dlatego że wszyscy Go znają. Więc biorę co? Słowo, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż każdy miecz obosieczny, bo każda nasza modlitwa jest spotkaniem w rzeczywistości walki duchowej. Nie ma lepszego miecza. Nasze słowotwórstwo jest fajne i Pan Bóg dał nam język, żebyśmy go używali, ale jeżeli mamy mówić do siebie w psalmach i hymnach, pieśniach pełnych ducha, to nawet jak prosimy, używajmy Słowa Boga, które daje nam gwarancję zwycięstwa, które daje nam gwarancję wypełnienia tego, o co prosimy. Dlaczego? Bo Słowo Boże jest wolą Boga. Więc mamy taki chwyt marketingowy, modlimy się na starcie zgodnie z Jego wolą. Co oznacza? Że będziemy wysłuchani. No. Ale rozumiecie, jakie to jest totalne bezpieczeństwo i totalna wolność, że po prostu Bóg dał słowo, które jeżeli do Niego przyniosę, On sprawi, że wykiełkuje i wyda plon. Totalna wolność. Totalne oddanie Mu, wszystko od Ciebie zależy, ale proszę Cię, by to, o czym sam mi napisałeś, by ten duch mądrości i objawienia w poznaniu Ciebie po prostu stąpił. I w trzech zdaniach dookoła tego jednego zdania, tak jak było rozważanie. Werset był z psalmu, w trzech zdaniach dookoła tego psalmu. Tak samo modlę się wstawienniczo, czyli używam słowa proszę. Proszę o to, co jest obiecane. Dlatego modlę się z wiarą, bo wiem, że mój Bóg jest dobry i daje dobre dary swoim dzieciom. I ma dla nas plany pełne pokoju, by dać nam przyszłość, jakiej oczekujemy. A naszym oczekiwaniem ponad wszystko i przede wszystkim jest przyjście Jezusa w chwale. Dlatego się modlimy o te rzeczy, dlatego modlimy się o poznanie Pana, dlatego w tym miejscu wołamy o naszą ojczyznę, tak? To jest stawienictwo. Modlimy się zawsze w kontekście pozytywnym. Nie gromimy, nie zaczynamy wymieniać listy grzechów, które wszyscy popełniają i w ogóle cudawianki. Nie. Modlimy się o łaskę, modlimy się o ducha prawdy, o ducha miłości. Modlimy się o poznanie Pana, o wydawanie dobrych owoców, zawsze w sposób pozytywny. Bo skoro Bóg nas do takiej modlitwy wzywa i apostołowie w ten sposób modlili się za Kościół, to po co mamy szukać innych narzędzi? A to sprawia, że łatwo jest znowu nam wszystkim zaangażować się w taką modlitwę i wznieść ją razem. Bo jeżeli mamy modlić się, gdzieś jest też napisane, modlę się, będę się modlił o dobro dla Ciebie. W każdym naszym wstawiennictwie modlimy się o dobro, bo modlimy się do Boga, który jest zawsze dobry, święty, sprawiedliwy, niezmienny, dobry. Także na tym polega różnica między rozważaniem a wstawiennictwem, że w rozważaniu poznajemy Boga w tym ujęciu, żeby odkrywać to, kim On jest przez Słowo i kim my dla Niego jesteśmy, zapisanych, skanonizowanych w Piśmie, prosząc o konkretne rzeczy. Modlimy się, tak jak mówiłam, o takie intencje, które wymieniłam wcześniej, ale można się modlić o wszelkie inne globalne. Tak samo możecie się modlić, jeżeli czujecie prowadzenie w waszych grupach, żeby modlić się o jakieś węższe obszary. Idźcie za tym, co Bóg wam wkłada w serce. To jest ważne, pamiętajcie, że jeżeli pojawia się w was jakieś pragnienie, które jest dobre, czyli na przykład pragniecie, żeby w waszej wspólnocie było więcej uwielbienia, by Bóg był uwielbiany bardziej, głębiej, dłużej, wyżej, szerzej. Módlcie się o to. Proście Boga o taką rzeczywistość. Nie o to chodzi, żebyśmy nagle chodzili i pouczali wszystkich. Czasem tak, ale rzadko. Chodzi o to, że skoro zapłonęło w nas jakieś pragnienie,
to Pan Bóg podzielił się z Tobą swoim sercem i powiedział: dołącz do mnie. Proś mnie o to, bo to jest coś, czego ja pragnę. Twoja modlitwa pozwoli, bym działał. Tak jak mówiłam na początku, Pan Bóg sobie to niezrozumiale wymyślił. Te nasze 10 zł jest dla Niego bezcenne w kontekście 100 miliardów. Także teraz zrobimy wstawiennictwo, tak? Magda poprowadzi. Kolejność śpiewania. Kasiu, ty byś skoczyła jako już typowy lider uwielbienia może? Także jakbyś mogła, że tak powiem, zająć miejsce swe. No dawaj, dawaj. Czasu mamy mało, więc no. Także tak, progresję, Kasiu, byś miała jakoś? Czy wy już wymyśliliście jakąś progresję inną sobie? Wymyśliliście sobie? Kto wymyślił jako prowadzący instrument? To co było, żeby było? Bo ja nie słyszę, co mówisz. E-H-C-G. Co było? Bo ty, Wojtek, co ty grałeś wcześniej? E-H-C-G. Kasia, to zostań, ale teraz ty bądź instrumentem prowadzącym. Dobrze? I pierwszym śpiewakiem w związku z tym. Czyli ty będziesz zaczynała. Dobra? Refreny Magda, dobrze powiedziałam. Przypomnij mi, Magda? Marta? Magda, dobrze powiedziałam. Magda, ciebie poproszę o refren. I teraz, żeby, to jest ważne, będziemy się modlić wstawienniczo, czyli Madzia poprowadzi tak modlitwę, żeby wynikało z tego, żebyście wiedzieli konkretnie, o co prosimy. Magda, 4-5 zdań nie więcej, dobra, krótko. Żebyście wiedzieli, o co prosimy, czyli to będzie: prosimy Cię o wylanie ducha, prosimy Cię o wylanie ducha mądrości. I w ten sposób zanotujcie sobie najlepiej te rzeczy, zapamiętajcie, żeby to zaśpiewać. Lider uwielbienia ma jedno ułatwienie. Każdy wstawiennik, który buduje modlitwę, wie, że jego modlitwa powinna zakończyć się sformułowaniem podsumowującym całą modlitwę, którą właśnie wypowiedział. Czyli Magda najpierw w tych 4-5 zdaniach pomodli się o to wylanie ducha i na koniec powie: Ojcze, w imieniu Jezusa proszę Cię o wylanie ducha na Polskę. I to jest dla Ciebie znak, że możesz spokojnie zaśpiewać nawet to samo zdanie. Dla Ciebie jako dla lidera uwielbienia, który łączy w tym momencie funkcję i śpiewaka, i lidera uwielbienia, to jest bardzo pomocne, że każdy wstawiennik pamięta, by w ostatnim zdaniu podać kwintesencję tego, o co mu chodziło. Tak? Najlepiej, żeby z tego jeszcze wyniknęło, jaki był właśnie fragment. To jest ważne, tak jak w rozważaniu wiadomo było, z jakiego wersetu jest rozważanie, tak we wstawiennictwie, żeby jasno wypływało, z jakiego fragmentu jest wstawiennictwo. Czyli jeżeli będzie się powtarzała fraza o ducha mądrości i objawienia, niech Twój duch mądrości przyjdzie, niech duch objawi, to wiadomo, że to jest ten fragment. To też jest bardzo jasne wtedy i precyzyjne. I wtedy, Kasia, ty jesteś pierwszym śpiewakiem. Drugi, trzeci, czwarty, Filip, piąty. Dobrze? Śpiewacie wstawiennictwo. Śpiewacie wstawiennictwo, czyli w kontekście, tak jak mówiłam, czyli Magda będzie się modlić, o co prosi, i to mniej więcej, co ona się pomodli, w takim kontekście, jak zapamiętacie, jak was to poruszy, żeby śpiewać. Pamiętajcie, że teraz prosimy. To jest ważne, żeby zapamiętać, że różnica polega na tym, że teraz będziemy prosić. Czyli nie będzie raczej śpiewania mówiącego o tym: ty jesteś taki, ty dla mnie jesteś i tak dalej. Teraz zwracamy się do Boga i prosimy Go o rzeczy. I chodzi o to, by tą formułę wbudować w zdanie. Okej? I tak, Magda, ty byś zrobiła refren za drugim razem. Za trzecim byś musiała zrobić. Za trzecim. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, refren. Ok? Dobra? Pamiętajcie, blisko mikrofonu, odważnie. Dobra? Wszyscy wiedzą, co mają grać? No to jedziemy. Będę się mówić o to, żeby o przebudzenie w Kościele w Polsce. Będę się modlić o to, żeby Bóg wylał swojego ducha przeobficie na cały Kościół w naszym kraju. Będę się o to modlić fragmentem 14 modlitwy apostolskiej, fragmentem z Dziejów Apostolskich, rozdział 2, wersety 17-18. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w obych dniach ducha mego i będą prorokowali. Tak, proszę Cię, Panie, wylej swojego ducha na wszelkie ciało, na wszystkich tych, którzy tworzą Kościół w Polsce. Proszę Cię, Panie, przyjdź i obudź ich. Przyjdź i wylej swojego ducha w
taki sposób, że będą widzieli Ciebie, że będą mieli widzenia, że będą prorokowali, że będą głosili Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie, wylej swojego ducha przyobficie na wszystkich, na dzieci, na stare, kiedy nominacje przelacują, na wszystkich, Panie, tych, którzy tworzą Kościół, wszelkie denominacje, wszelkie wspólnoty, jakie są w naszym kraju. Ojcze, proszę Cię w imieniu Jezusa, wylej swojego ducha na cały Kościół w Polsce. Ogłaszają Twoją chwałę. Wylej ducha przeobficie. Dotknij naszych oczu, abyśmy przejrzeli. Niech Cię głoszą, będziesz głoszony. Niech nastąpi przebudzenie w naszym kraju. Wszyscy znają Twoją chwałę. Twoja chwała w naszym kraju. Pełne przebudzenie Twego ducha. Niech poznają Twoją chwałę. Niech poznają Twoją chwałę. Bardzo fajnie, bardzo dobry refren, znowu z fajną melodią. Dobra była dynamika tego, co graliście. Już było, zauważyliście, to wstawiennictwo było żywsze w tym, tak? Wstawiennictwo z reguły jest bardziej dynamiczne. Jest szybsze, trochę głośniejsze bywa. Chodzi o to, że jesteśmy jednak na polu walki i żebyśmy teraz... Chodzi o te zmiany, wiecie, jak mamy rozważanie, no to jesteśmy na zielonych pastwiskach u Pana, mamy wytchnienie, jest czad. Natomiast wstawiennictwo jest walką o zmianę rzeczywistości. Zauważyliście, że w ogóle nawet jak jest... To są warsztaty, ale za każdym razem, jak zespół zaczyna grać i się modlić, to się angażujemy od razu w modlitwę. Że to nie jest tak, że tylko obserwujemy, co się dzieje, tylko po prostu od razu jesteśmy czynnymi uczestnikami tej modlitwy. To jest cały czas to, co podkreślam, bezcenność działania Słowa Bożego i Ducha Świętego. Także to super. Myślę sobie, że jeszcze jedno wstawiennictwo byśmy może zrobili. Marku, czy ty byś mógł być wiodącym instrumentem na okoliczność tego i jakąś progresję na wstawiennictwo ułożyć na pianinie? Czy... Mhm. Tak? Jest to dla ciebie okej? Okay? Nie, można by zmienić teraz. I jakby można było, Maciek, to jeszcze będziesz grał na perkusji?
Moglibyśmy spróbować coś szybszego? Na czym mi zależy? Żeby to było szybsze, żebyśmy teraz spróbowali też przez to, że gra będzie szybsza, krótsze frazy znowu śpiewać. Trzy słowa, dobra? Trzy, cztery słowa. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego, że powiecie wylej swego ducha i wystarczy, tak? Albo obudź Kościół i wystarczy. W sensie proszę cię, obudź Kościół, niech poznają ciebie i tak dalej. Nie bójcie się tego, to jest dobre. Spróbujemy troszkę szybciej, ponieważ później zrobimy jeszcze jeden element, który w ogóle będzie szybszy. Chciałabym, żebyście zobaczyli zmianę dynamiki w tym wszystkim. Jest kilka takich technicznych uwag, potrzebowałabym waszej uwagi wszystkich. To tu poczekam, aż chłopaki skończą progresję układać. Bo kilka takich punktów, które bezpośrednio będą się odnosić do osób, które są śpiewakami, liderami uwielbienia, liderami modlitwy. Totalnie techniczne. Dobra, możemy panowie chwilkę, tak? Dobra, to potrzebuję, żebyście chwilkę posłuchali. Dobra, teraz bez grania na razie. Słuchajcie, typowo takie warsztatowe rzeczy, bardzo, bardzo praktyczne. I teraz tak, chcę powiedzieć, że w tym modelu, jak widzicie, mam nadzieję, że to wybrzmiewa, nie chodzi tylko o ludzi, którzy są, że zespołem są zarówno śpiewacy, jak i muzycy, jak i wstawiennicy. Czyli tak jak jest lider modlitwy pełni funkcję takiego ogarniacza na sali, sprawdzania, jak sala reaguje, ale też zapraszania sali do włączenia się w modlitwę. I tak jak to wstawiennictwo, które mieliśmy przed chwilą, poproszę zaraz ochotnika, który by się chciał pomodlić z modlitwy apostolskiej, ale później pokażemy wam jeszcze jeden model, który jeszcze bardziej potrafi salę zaangażować i was wszystkich do tej modlitwy zaprosimy. Co oznacza, że nie ma, posłuchajcie mnie chwilkę, dobrze? Że nie ma funkcji bardziej i mniej ważnych. Pamiętacie to, co mówiłam? Model polega na tym, że wszyscy się włączają, wszyscy są razem, wszyscy znają swoje role, ale to nie jest kwestia taka, że ja jestem na sali, to się nie liczy, ja się modlę do mikrofonu, to w ogóle nie jest kwestia, kto jest ważny, a kto nie. To jest kwestia, że razem poznajemy Boże serce i prosimy o Bożą wolę na ziemi. To jest ważne, żeby o tym pamiętać, jak będziecie próbowali zastosować ten model u siebie w kościołach, we wspólnotach, żebyście o tym pamiętali jako rzeczy nadrzędnej. Znaczy nadrzędną jest to, że to jest Biblia, osnowa, słowa, koniec, po prostu wszystko wokół słowa, nad słowem, wszystko słowo. I że model polega na służeniu sobie nawzajem, robieniu sobie nawzajem miejsca. I po prostu nie ma kwestii jakiejś, nie wiem, standaryzowania funkcji na ważniejszą, mniej ważną, istotną, moja obecność jest ważna, nie jest ważna. W ogóle nie tędy droga, okej? Podsumowując, pewne rzeczy takie techniczne, które są ważne, zebrane troszkę w punktach. Śpiewacy, waszym obowiązkiem jest zawsze na secie posiadać Pismo Święte, notatnik i coś do pisania. Mówiłam o tym. Ważne jest, żebyście słuchali tego, który modli się do mikrofonu, czyli wstawiennika, tudzież lidera modlitwy. Zapisywali sobie to, o co jest modlitwa, tak? I kilka jej kluczowych elementów. Muzycy. Kiedy wstawiennik się modli, muzyka musi być ciszej. To jest bardzo ważne, żebyście o tym pamiętali. Po prostu ciszej. I to nie jest kwestia ustalania, że was na stole mikserskim ktoś ciszej podgłaśnia. To jest kwestia tego, jak gracie. Do muzyków dalej. Kiedy jest czas na antyfonalne śpiewanie, czyli śpiewanie jeden po drugim, można już trochę zwiększyć dynamikę i grać trochę głośniej w stosunku do tego, co się działo muzycznie w trakcie modlitwy wstawiennika. Liderzy uwielbienia, liderzy modlitwy. Kiedy widzimy zmęczenie i znużenie na sali, bądź pewnego rodzaju rozłączenie ze wstawiennictwem czy rozważaniem, ważne jest, że no po prostu coś uwielbienia pieśniami. Także nawet jeżeli przyjęliśmy pewien standard setu, a widzimy, że no po prostu coś takiego jest, że trzeba to się obudzić, to wtedy dajemy znak zespołowi, uwielbienie robimy i po prostu wracamy do pieśni, żeby na nowo po prostu obudzić i zmobilizować się do tego, żeby stać przed Panem i później kontynuujemy jakiś ten moment, który czujemy, że teraz już jest na Niego miejsce. Do czego zmierzam? Pamiętacie, mówiłam, model jest korytem rzeki. My je dostosowujemy tak, jak akurat jest ten przepływ ducha. Czyli możemy nawet to, co przygotowaliśmy sobie wcześniej, za chwilę zmienić, a w którymś momencie znowu wrócić do tego, co było zaplanowane. Generalna taka uwaga do wszystkich. W tym modelu na równi jest rola lidera uwielbienia i lidera modlitwy, z czego lider modlitwy pełni bardziej funkcję wspierającą, ponieważ jest na sali. Wszystko i służba każdego z nas winna odbywać się w duchu łagodności i pokory. Tak? To jest bezcenne. Yy...
Śpiewacy. Śpiewacy śpiewają od razu po sobie. To jest to, o czym mówiłam. Może być tak, że kończycie myśl śpiewaka, który śpiewa przed wami, tak? Czyli, że mamy werset i ma ten werset paralelny, czyli powiązany z tym, zaśpiewa, a ktoś go dokończy, bo dokładnie miał to samo i po prostu pociągnie tą myśl. To jest bardzo ważne, żeby dać sobie tą przestrzeń. To też uwalnia przestrzeń Ducha Świętego, że przestajemy bardzo angażować się w myślenie o tym, co ja zaśpiewam. W modelu generalnie chodzi o to, że otwieram, później śpiewam. Nie planuję fraz, które zaśpiewam, nie planuję refrenów, jakie zaśpiewam. Po prostu śpiewam. Generalnie, jeśli chodzi o to antyfonalne śpiewanie, w zależności od tego, czy jest rozważanie, czy wstawiennictwo, robimy 3 bądź 4 rundki, 2 bądź 3, wszystko zależy też od tego, jak w czasie sobie podzielimy. Standardowo staramy się 3-4 tak zwane kółka mieć przy rozważaniu, 2-3 na wstawiennictwo. Pamiętajcie, że ilość tych tak zwanych kółek zależy też od ilości śpiewaków, które macie. Śpiewaków nie może być za dużo. Czyli na przykład to, co mieliśmy teraz, że jest 5 śpiewaków, to generalnie co do zasady jest za dużo. 4 to jest już w ogóle, 4 to jest taki maks, ale to jesteśmy w stanie jeszcze sobie poradzić. 3-4 osoby z liderem uwielbienia do śpiewania to w zupełności wystarcza. Możecie mieć osoby kolejne w zespole, które po prostu nie będą się włączały w śpiew antyfonalny, ale będą włączały się w refreny. Tak, w pieśni uwielbienia i tak dalej, natomiast śpiew antyfonalny wtedy nie będą śpiewały i to pomaga, żeby zespół był większy, ale z drugiej strony chodzi o to, żeby antyfonalne śpiewanie nie wynudziło nas wszystkich też. No bo jak nagle 10 osób zacznie śpiewać po kolei, no to wszyscy wyjdą przy trzecim kółku, nie? Dobrze jest, jeżeli lider uwielbienia nada kolejność, czyli powie, ty będziesz śpiewakiem pierwszym, ty drugim, ty trzecim, żeby ludzie wiedzieli, jak mają zająć też swoje miejsca. I to też wskazuje po prostu kolejność śpiewania. Dobrze jest, żeby lider uwielbienia też wyznaczył lidera chórów, tak? Czyli po prostu wskazał osobę, która układa refreny. Pierwszy śpiewak ma też jeszcze ważną rolę. Pierwszy śpiewak w układzie, jeżeli tutaj siedzi lider uwielbienia, to pierwszym śpiewakiem jest Paulina. Co to oznacza? Lider uwielbienia ma dużo rzeczy do ogarnięcia. Ostatnio specjalista, fachowiec powiedział, że ma wysoki poziom przebodźcowania. To oznacza, że musi pilnować jak gra, musi słuchać co się dzieje, musi słuchać czy wszyscy robią co trzeba, jednocześnie się odwrócić, ewentualnie skorygować. Może po prostu w którymś momencie się nie tyle wylogować, ale nie dać rady jednocześnie zrobić już 10 rzeczy. Pierwszy śpiewak ma za zadanie być bardzo czujnym, wiedzieć zawsze o co chodzi, wiedzieć o co jest modlitwa i w razie jak lider uwielbienia powie nie mogę śpiewać, kiwnie głową, śpiewaj ty, wskakuje ze śpiewaniem. To jest ważna rola pierwszego śpiewaka. I trochę o tych progresjach bym wam tylko podrzuciła, ale to jest bardzo, bardzo cenne to, co Kacper powiedział. Są różne układy akordów, które się sprawdzają. Przykładowe kółka, które można grać na setach wstawienniczych lub adoracyjnych, to kto z was chce i może, to można sobie zapisać. To też będzie na przykład w ogóle w tej gamie C-dur, wszystko to, co Kacper podał, czyli kombinacje C, F, A, G w różnych wariantach. Kombinacje w stylu Cis, A, E, Fi, Cis, A, E, H, czyli po prostu to samo, tylko w innej tonacji. Albo układ akordowy taki jak G-dur, E-dur, A-mol, D-dur, albo A-mol, H-mol, C-dur, D-dur. Chodzi o to, żebyście szukali akordów, które wam jako liderowi uwielbienia, tudzież instrumentowi, który ma prowadzić progresję, jest dobrze grać, umiecie to zagrać wyraźnie i zdecydowanie, tak? Bo to wy prowadzicie wtedy całą sekcję instrumentalną. Więc nawet jeżeli macie wizję jakąś fajną, to najpierw przećwiczcie sobie te akordy z punktu widzenia muzycznego i waszej umiejętności grania. 2, sprawdźcie, czy do tego da się śpiewać i czy da się do tego ułożyć refren, bo czasem są bardzo fajne melodie, ale niestety nie mają one w sobie takiej powtarzalności, żeby można było łatwo przeciętnemu śpiewakowi ułożyć refren, czyli powtarzalną wielokrotnie frazę. To też jest ważne, żeby o tym pamiętać. Okej. To z takiego punktu widzenia technicznego to by było to. Kto by chciał się pomodlić jeszcze o jakąś intencję? Nie wiem, macie coś na sercu i o jakąś wstawienniczą jedną intencję byśmy jeszcze może szybciutko zrobili. O miasto wasze, o waszą wspólnotę, o... Chodź, Natalia. Natalia, o co byście chciała pomodlić? Chcielibyśmy się modlić o to, żeby objawili się synowie Boże. Bardzo dobrze. Jaką modlitwą apostolską byś chciała to pomodlić?
Ja wam zdradzę, Natalia jest na setach już od jakiegoś czasu u nas, więc troszkę ma już doświadczenie, ale jest to dobre podejście. Dobrze, ty sobie wyszukaj, a ja w tym czasie tak, mamy ten skład. Marku, czyli ty byś był teraz wiodącym instrumentem, czy ty jednocześnie na przykład śpiewasz też, jak grasz na pianinie? Dobra, to się skup na graniu. Dobra, w porządku. W związku z tym, Kasia, czy ty będziesz teraz grała, czy nie? Jaki jest układ? Grasz, gra, tak? Czyli znowu grasz jednocześnie i śpiewasz, z czego instrumentem wiodącym w takim razie jest pianino, dobrze? I w związku z tym refren. Ok? Dwa kółka, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, refren. Dobra? Jasne? Dobrze. Czy już wiesz, którą modlitwę apostolską będziesz się modlić? Modlitwą 11. Modlitwa 11, moi drodzy, to są dzieje apostolskie. Kiedy to dzieją się znaki i cuda. To jest fajne. To Natalia zaraz wszystko przeczyta. Formuła modlitwy jest taka. Mówimy, będę się modlić o albo za, tak? Podajemy intencje, podajemy z jakiego fragmentu, czytamy fragment, modlimy się używając, wkładając sformułowania z tego fragmentu w modlitwę naszą słowną. Na koniec mówimy w imieniu Jezusa i zdaniem podsumowującym zbieramy to, co się modliliśmy. W imieniu Jezusa, Ojcze, proszę Cię, żeby tararara. Tam. I patrzysz wtedy spojrzeniem takim wyraźnym na Kasię, co oznacza, już śpiewasz. Dobra? Tak, już dobra. Tak. Czytam całą tę modlitwę? Czytasz całą, chyba że chcesz tylko z jednego wersetu, możesz przeczytać tylko jeden werset. W zależności od tego, jak chcesz się modlić. Tak. Możesz, nie musisz. Generalnie chodzi o to, żebyś wtedy, jeżeli bierzesz tą modlitwę, użyła języka z tej, wspierając się tym drugim. Możesz podać tam te parametry, ale ważne, żeby wskazać dokładnie tą, którą mamy w modlitwach apostolskich, bo to narzędzie wszyscy mają przed sobą, a nie mają czasu wertować Biblii i wyznaleźć drugi fragment. Okej, to będziemy się modlić o objawienie się Synów Bożych, o to, o czym Paweł mówił w liście do Rzymian w 8 rozdziale, ale będziemy się o to modlić z 11 modlitwy apostolskiej, która brzmi tak. Modlitwa o moc i odwagę przez Ducha Świętego i uwolnienie znaków i cudów przy głoszeniu Ewangelii. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić Słowo Twoje z całą odwagą. Gdy Ty wyciągnąć będziesz rękę swoją, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Ojcze, my prosimy Ciebie o to, żebyś Ty wylał swoją odwagę, żebyś Ty wylał swoją odwagę, żebyś Ty wylał swoją odwagę na każdą osobę, która przyjęła już Ciebie kiedyś do swojego serca, żebyś Ty wylał swoją odwagę na każdego syna i córkę Bożą, żeby ci ludzie zajęli swoje miejsca w Królestwie Bożym i żeby oni mieli odwagę do tego, żeby głosić Słowo Boże z mocą, z odwagą, w znakach i w cudach, żeby oni nigdy nie ustawali w tej modlitwie o to, żeby Królestwo Boże przyszło i zapanowało na ziemi, żeby oni nigdy nie ustawali w dobrym biegu i w dobrym boju, który toczą, ale żeby oni szli do przodu i żeby po swojej prawej i po swojej lewej zawsze ogłaszali dobrą nowinę, żeby robili to w znakach i w cudach i żeby Królestwo Boże nie opierało się tylko na słowie, ale też na mocy, żeby wszystko to, co mówią, podparte było znakami i cudami, które oni będą czynić w Twoim imieniu i w objawieniu Ciebie, w Twoim świętym duchu. O to się modlimy w imieniu Jezusa. Yeah.
wzmocnij swoje dzieci, Panie. Wołamy dziś, Panie. Wzmocnij odwagą z Twojego ducha. Wzmocnij swoje dzieci. Uwolnij od znaków i cudów. Wzmocnij swoje dzieci, Panie. Wzmocnij swoje dzieci, Panie. Wzmocnij swoje dzieci, Panie. Wzmocnij swoje dzieci, Panie. Pomodliły się Twoje cuda, Twoje świece tak do siebie. Super modlitwa, Natalia, dzięki. Bardzo fajna modlitwa, bardzo dobra modlitwa. Kochani, tu szybka zamianka, poproszę o zamianę, wy zostańcie wszyscy. Tylko Kasia się zamienia z Krzysiem, wy wszyscy zostajecie. Na koniec jedną rzecz bym chciała, żebyśmy jeszcze razem zrobili, czyli ku waszemu zaskoczeniu razem się pomodlili. Moi drodzy, jest jeszcze jeden model, który właśnie wyeksperymentujemy, tak zwany, to się nazywa szybko. Model nazywa się Rapid Fire. Rapid Fire, czyli krótkie 10-15 sekundowe modlitwy. Polega to na tym, że Magda za chwilę jako lider modlitwy zaprosi was do tego. I będzie to wyglądało tak, że powie: zapraszam was do krótkich 10-15 sekundowych modlitw o miejsce, z których jesteście, o wasze wspólnoty, o wasze miasta, cokolwiek chcecie, żeby Bóg uczynił. Zachęcam, żebyście stanęli za mną w kolejce jeden za drugim. To jest haczyk. I w takich 10-15 sekundowych modlitwach zanieśli do Boga prośby. I wtedy Magda będzie osobą, która pomodli się jako pierwsza i co kilka osób zespół będzie śpiewał refren. Refren ułoży Krzyś. Ten refren będzie za każdym razem ten sam. Krzysiu, tak? Za każdym razem refren ten sam, refren krótki i prosty, ok? Modlitwy krótkie, 10 sekund, ok? Słuchaj, jak to się karmi ludzie, widzisz? Ale możesz stanąć do nich przodem i powiedzieć: zapraszam was. Nie, no idźcie, bo ja muszę zaprosić. Kochani, chciałam was zaprosić do... witam was i zapraszam jeszcze nowe osoby. Nie mamy tutaj nadmiaru miejsca, więc zapraszam was. Bo wierzę, że każdy z was tutaj jest dlatego, że ma na sercu właśnie takie miejsca, w których będziemy uwielbiali Boga. I wierzę, że każdy z was chce też, żeby miejsca, z których przyszliście, w których wzrastacie w wierze, żeby też były takimi miejscami uwielbienia. No więc właśnie, będziemy się modlić w ten sposób, że ja zacznę, to będą krótkie modlitwy 10-15 sekundowe i co kilka osób ja będę tutaj dawać znaki zespołowi, że będzie czas na refren. Ja zacznę od modlitwy o powołanie robotników na żniwo, o powołanie liderów do pełnoetatowej służby. Proszę Cię, Panie, o to, żebyś Ty wyprawił tych, których Ty sobie sam wybrałeś, tych, których Ty namaściłeś. Ty ich wypraw, Ty ich wyposaż we wszystko to, czego potrzebują. Ześlij finanse z niebios, ześlij zespół do tego, który będzie ich wspierać. Proszę Cię, Panie, wypraw na żniwo tych, którzy będą innych zapalać w wierze, którzy będą innych prowadzić w imię Jezusa. Tato, ja Cię proszę za wspólnotę dom, za konferencję, która jest w tym momencie przygotowywana, zjednoczenie w miłości. Proszę Cię, wylewaj swojego ducha w obfitości, aby to było miejsce objawiania się Twojej chwały, Twojego serca w imię Jezusa. Ojcze, ja w imieniu sam odę się o Żyrardów, o miasto, z którego pochodzę, żebyś Ty wylał taki głód poznania Ciebie na to miasto, jakiego oni jeszcze nie widzieli, żebyś wylał taki ogień na to miasto, o jakim oni nigdy nie śnili, żeby te kościoły stanęły w jedności i pomyślały, że oni naprawdę potrzebują więcej Ciebie. Amen.
Ja ci tato proszę za Warszawę i za wszystkie miasta, w których smog nie pozwala nam swobodnie pełną piersią oddychać. Przegoń, panie, to nieświeże powietrze. Spraw, żebyśmy mogli odetchnąć w końcu pełną piersią. Ja proszę cię, panie, za duszpasterstwo akademickie domy, za moją wspólnotę, grupę DZN. Proszę cię, niech to będzie miejsce poznania ciebie prawdziwego, twojej miłości i jedności. Niech objawia się twoja chwała w tej wspólnocie. Proszę cię, panie. Otwórz niebo nad nami.
ogłaszać, roznosić. Panie, proszę Cię o liderów uwielbienia, o liderów instrumentalistów, muzyków, Panie, aby dzieci niemowlęta oddawały Tobie chwałę, aby starcy mieli wizję istnej i prorokowali, aby Twoja chwała była wielka. Chwała Ci, Jezu. Jezu, przyjdź. Panie, proszę Cię o diakonię muzyczną dla naszej wspólnoty. Proszę Cię, aby przymierze Twoje spłynęło na nasze miasto. Proszę Cię, aby nasza parafia ożyła, rozkwitła. Panie, Cię proszę za parafię świętej rodziny, za wspólnotę świętego Rafała. Przyjdź, Panie, posyłaj swojego ducha. Ożywaj to wszystko, co umarłe, co wydaje się niemożliwe do ożywienia. Przyjdź Twoim błogosławieństwem i wylewaj na nas wszelkie łaski. Przyjdź zdrowieniem do naszego lidera, przyjdź z namaszczeniem. Dotykaj to wszystko, co dla po ludzku wydaje się niemożliwe. Przyjdź, Duch Święty. Ojcze, modlę się o moje miasto, Białystok, o miasto miłosierdzia. Panie, proszę Cię, aby to nie była tylko nazwa, żeby to nie był marketing kościelny, Panie. Proszę, powołaj robotników na Twoje żniwo. Modlę się o jedność na wspólną w tym mieście, w imieniu Jezusa. Panie, proszę Cię o wspólnotę w katedrze świętego Floriana. Panie, proszę Cię o nową nazwę dla nas. Proszę Cię o nowe imię, które określi naszą tożsamość. Działające w parafiach, w wspólnotach, o ducha jedności, ducha miłości, ducha prawdy, żeby działali na Twoją większą chwałę. Otwórz się, bo nada mi wylej swego ducha. Otwórz się, bo nada mi wylej swego ducha. Otwórz się, bo nada mi. Podoba ta forma? Widlitwę do Boga. Także moi drodzy, zbliżamy się do końca tych warsztatów, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność dzisiaj. Już widzę, część osób udała się do domu, jesteście dzielni. Trochę nam się to przedłużyło, jak to niestety, mimo najszczerszych chęci, się często zdarza. Kilka jeszcze tak spraw takich bardzo organizacyjnych i jedno pieśne uwielbienie będzie i będzie koniec. Moi drodzy, my tu jesteśmy w tym miejscu dlatego, że Pan Bóg nas mówi o pieniądzach. Za chwilę będzie pieśń uwielbienia i chcemy puścić między Was koszyk. Jeżeli ktoś z Was zechciałby nas wesprzeć dzisiaj, tudzież pomóc nam pokryć koszty dzisiejszego wydarzenia, czujcie się wolni. Jeżeli chcielibyście w którymkolwiek momencie przelać jakieś pieniądze na cele statutowe naszej fundacji, naszym celem statutowym jest zbudowanie miejsca modlitwy. Są takie małe ulotki, takie wizytówki, jakkolwiek to zwał przy wyjściu, można je wziąć, tu jest numer konta. Są ulotki w języku polskim i w języku angielskim, które można pozabierać, jeżeli chcielibyście też rozpowszechnić tę inicjatywę i podzielić się z innymi tą wiedzą, że jest w Warszawie dom modlitwy, do którego można przyjść. Na razie jeszcze nie o każdej porze dnia i nocy, ale już coraz częściej. Także zapraszamy Was, żebyście zabrali i dla siebie, jak potrzebujecie więcej tych ulotek, to zawsze mamy ich więcej. Poza tym chciałam Was zachęcić, trochę marketingu zrobię, ale to jest bardzo dobre narzędzie. Słuchajcie, mamy coś takiego, co się nazywa podręcznik adoracji. Już Wam pokazuję, co to jest. To jest rzecz bardzo tania, bo kosztuje się, dobrze pamiętam, 20 zł, Gosia? To jest podręcznik adoracji, słuchajcie. To jest super narzędzie, które troszkę jest podobne do tej medytacji, którą zrobiliśmy. Czyli to jest takie narzędzie, które ma zebrane pod konkretnymi tematami konkretne fragmenty z Pisma Świętego, żeby uczyć się modlić Słowem Bożym, co ma bezcenne na końcu modlitwy apostolskie, które są na naszych żółtych kartkach. Są one na końcu tego podręcznika. Ma wprowadzenie, jest instrukcja, jak się, tak powiem, tym posługiwać. To jest fajne, szczególnie na przykład na taką rzeczywistość, kiedy idziecie w jakieś miejsce, chcecie się pomodlić, a nie bardzo wiecie jak. Bierzecie to i na przykład możecie się
Możecie rozważać, bo to jest na przykład, tak się to wam już zacytuję troszeczkę, ale to jest po prostu bardzo fajnie zebrane. Jest na przykład adoracja i zaczyna się od tego, kim jesteś, czyli kim jest Bóg. I jest na przykład temat, Bóg jest Bogiem wszelkiej mądrości i fragmenty, które w Biblii mówią o tym, że Bóg jest Bogiem wszelkiej mądrości. Bóg jest dobry i szczodry i fragmenty, które mówią o tym, że Bóg jest dobry i szczodry. Czyli po prostu czytając to słowo, zgłębiamy tą prawdę o Bogu i to słowo w nas zamieszkuje, więc to was bardzo zachęcam. I jeszcze jedna rzecz. 11 marca u nas w Domu Modlitwy, coś się sypie, 11 marca tutaj w tej sali będziemy mieli spotkanie z Terytery. Jako fundacja organizujemy konferencję, która odbywa się w dniach 4 i 5 maja we Wrocławiu. Terytery jest w ogóle absolutnie królową, jeśli chodzi o uwielbienie. Napisała książkę Milcząca pieśń uwielbienia, która odsłania tajemnicę, jak niewiele o uwielbieniu dzisiaj wiemy. Jakie są tajemnice zapisane w słowie w języku oryginalnym i co każdy Żyd, jak czytał to słowo, rozumiał w tych słowach, a jak bardzo my tego nie łapiemy, przez to jak platonizm i inne filozofie zmieniły nasze umysły i wprowadziły nas w cywilizację Zachodu. To jest fajne odkrycie tego, że po prostu Bóg naprawdę od zawsze komunikował się ze swoim ludem językiem prostym i dla niego zrozumiałym. Więc chciałam was zachęcić po pierwsze do zakupu tej książki, jeżeli byście mieli taką ochotę, ale przede wszystkim chciałam was zaprosić na te wydarzenia. Jeżeli będziecie we Wrocławiu, 4-5 marca zapraszam, Terytery będzie dla nas na jednej z naszych stronach internetowych i na Facebooku, ale tutaj 11 marca Terytery będzie dla nas na jeden dzień od 9.30 do 18.00. Można się jeszcze rejestrować, jeszcze są miejsca na to wydarzenie, bo jesteśmy ograniczeni powierzchnią, jaką mamy. Zachęcam, jest to... Terry jest osobą, która po pierwsze jest zawodowym muzykiem, która od wielu, wielu lat posługuje w IHOPie w Kansas City. Była dyrektorem FMA, czyli Foreigner Music Academy. Spod jej ręki wyszli liderzy uwielbienia, tacy jak Misty Edwards, John Turlow i inni tacy mniej bądź bardziej znani. Ale nie chodzi o to, że są znani, po prostu przez to, w jaki sposób ona i nauczyciele z nią pracujący poprowadzili tych ludzi, doszli do miejsca, w którym są. Ma niesamowitą wiedzę, ale nie jest typowym wykładowcą, jest bardzo dynamiczna w swojej ekspresji. Jest osobą, która bardzo szybko łapie kontakt z ludźmi i sposób, w jaki przekazuje wiedzę i doświadczenie, jakie ma, jest taki, że zapamiętujecie to na zawsze. Także jeżeli tylko dysponujecie czasem, bardzo was zapraszam. Także tyle z mojej strony. Częstujcie się wszystkim, co jeszcze jest w holu. Nie zamykamy za sekundę sali, więc możecie spokojnie tu jeszcze zostać. Poproszę zespół, żeby właśnie jeszcze zagrał jeszcze jedną piosenkę uwielbienia. Mikołaja poproszę, żeby ten koszyk puścił w obieg, w razie czego drugi koszyk jest też z tyłu. Podawajcie go sobie, proszę, jeden do drugiego i tyle. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy czas, bardzo wam dziękuję za obecność. Zapraszam was też do słuchania nas w internecie. Wszystkie sety, jakie prowadzimy, są na żywo nadawane na naszym kanale na YouTubie, można nas odsłuchać. Później są pocięte na fragmenty, można też sobie to na SoundCloudzie czy innych fajnych mediach znaleźć. Wszystko dowiecie się na pewno z Facebooka. Także dziękuję wam bardzo. Jak chcecie z kimś porozmawiać, jesteśmy tu dla was. Miejcie dobry czas powrotu do domu i niech Pan Bóg wysłucha waszych modlitw i odpowie na pragnienia waszych serc. Bardzo wam dziękujemy. I zapraszamy do nas, kiedykolwiek chcecie. Jesteś godzien wszelkiej czci. Jesteś godzien wszelkiej czci. Położyłeś wszystko sam, dla twojej chwały jest. Jesteś godzien chwały. Jesteś godzien wszelkiej. Godzien wszelkiej czci. Stworzyłeś wszystko sam, dla twojej chwały jest. Jesteś godzien chwały. Jesteś godzien wszelkiej czci. Jesteś godzien wszelkiej czci. Thank you.
jesteś godny chwały. Jesteś godny chwały. Jesteś godny chwały. Jesteś godny chwały. Jesteś godny chwały, Panie, dniem i nocą nieustannie. Jesteś dobry, Twoja łaska trwa na wieki, a Twoja wierność z pokolenia w pokolenie. Amen. Dobranoc.